Proszę Państwa, po przerwie kawowej, mam nadzieję, że w dobrych nastrojach, przystępujemy do naszej części związanej z wymianą pewnych refleksji. Najpierw w ramach dyskusji panelowej, którą będę moderować, i potem w ramach dyskusji z salą, tak żebyśmy mogli poznać opinię Państwa. Jakby każda opinia jest dla nas bardzo cenna i tylko bardzo bym prosiła w ramach późniejszej dyskusji z salą zachowanie pewnych standardów, które powinny być w debacie publicznej, tak żeby wypowiedzi także były stosunkowo zwięzłe, dlatego że, jak wiem, wiele osób chce się wypowiedzieć. Powinniśmy móc oddać głos różnym osobom reprezentującym różne poglądy. Na razie jednak oddaję, mam przyjemność mieć wśród siebie tutaj same znamienite osoby. I ponieważ zrezygnowaliśmy decyzją obopólną, że zrezygnujemy z kartek, które i tak dla Państwa będą z tyłu niewidoczne, a nam tu się będą plątać, ja sobie może pozwolę od prawej strony przedstawić obecne z nami osoby. Piotr Waglowski, potem pani Ania Siemek-Filuś, reprezentująca Stowarzyszenie Miasta w Internecie. Następnie pani, przepraszam, bo moja pamięć do pani, pani Sylwia Barcz-Popiel, radca prawny gminy Klębów, tutaj jakby przywołana jako radca prawny gminy Klębów, ale także reprezentująca inne jednostki samorządu terytorialnego, która mam nadzieję, że ze strony praktyki przedstawi nam pewne problemy. Również druga pani mecenas, pani Marlena Sakowska-Baryła, również radca prawny w Urzędzie Miasta Łodzi, ale także osoba, która zajmuje się dostępem do informacji publicznej, więc myślę, że jej poglądy będą łączyć teorię i praktykę, praktykę i teorię. Ja, Agnieszka Piskorzyń, Wydział Prawa i Administracji UKSW i mój szanowny kolega reprezentujący Instytut Nauk Prawnych PAN, również specjalista z zakresu dostępu do informacji publicznej, Grzegorz Sibiga. Proszę Państwa, ja proponowałabym, tak jak powiedziałam, dyskusję najpierw nad tym, czy w ogóle jest potrzebna, czy jakby jak podchodzimy do, czy w ocenie Państwa jest problem nadużywania prawa do informacji publicznej. Czy ten problem jest problemem tylko społecznym, czy powinien być przedmiotem regulacji prawnej? Jeżeli tak, to ewentualnie, ja wiem, że jest to sprawa trudna, ciężka, ale przynajmniej jakichś wstępnych rekomendacji w tym zakresie. Ja pozwolę sobie oddać głos na razie pozostałym panelistom, a sama wypowiedzieć się na końcu jako organizator. I tutaj jakby trudno mi przyjąć jakąś kolejność, którzy myślę, że chciałabym tylko w takim układzie, byśmy najpierw przedstawiciel, znaczy taki jakby przedstawiciel praktyki, nauki, organizacji, jeżeli byśmy tego typu układ Państwo paneliści akceptują. Może kto z Państwa w takim razie pierwszy? Ja może w takim razie rozpoczniemy od głosu nauki, pan dr Grzegorz Sibiga, i prosiłabym przynajmniej w ramach pierwszej tury o takie w miarę zdyscyplinowane wypowiedzi, tak byśmy ewentualnie w drugiej turze mogli się odnieść do tego, co wzajemnie powiedzieliśmy. Dobrze? Dziękuję.
Proszę Państwa, bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. Z dużym zainteresowaniem przysłuchiwałem się pierwszej części i pierwszej części, podczas której były referaty, w tym przedstawiające to badanie. I swoją krótką wypowiedź zacznę od sytuacji, która mnie spotkała. Dla mnie ona jest uzasadnieniem prowadzenia tych badań, czy uzasadnia, że takie badania rzeczywiście powinny być prowadzone, a następnie odniosę się do pytania, na bazie zresztą tego przykładu, odniosę się do pytania prowadzącej naszą debatę. Proszę Państwa, kilka lat temu, około 7-8 lat temu prowadziłem otwarte zajęcia z dostępu do informacji publicznej i pierwszą część tych zajęć właśnie poświęciłem aksjologii tych przepisów, historii i aksjologii tych przepisów. I w trakcie pierwszej przerwy podeszła do mnie jedna z uczestniczek i poprosiła mnie, żebym już przeszedł do praktycznych zagadnień. Już proszę przejść do praktycznych zagadnień. Mnie interesuje zakres uprawnienia, mnie interesuje kwestie trybów, którym mogę żądać i środków zaskarżenia, i środków ewentualnych zaskarżenia. Ja dopytałem się o co chodzi, tym bardziej, że wiedziałem, że no, drzemią w tej osobie, w tej pani emocje pewne i zapytałem, czemu jest tak zainteresowana tym. No i co się okazało, proszę Państwa? Okazało się, zupełnie szczerze mi powiedziała, że ostatnio została zwolniona z urzędu i w związku z tym ona teraz chce im pokazać, gdzie raki zimują. Cytuję, ponieważ wie, że to jest niewielka jednostka organizacyjna, prawda? Wie, że będzie, jeżeli będzie zadawała w krótkich okresach czasu bardzo dużo pytań, no to im dokuczy, mówiąc tak obrazowo. I jednocześnie z jej wypowiedzi wnioskowałem, że nie jest zainteresowana samą treścią informacji. Nie jest zainteresowana. Jest zainteresowana z przyczyn osobistych po prostu no, pewnym utrudnieniem, prawda, działania organu. Przenosząc to na grunt badania, dla mnie doszło do sytuacji, gdzie wykorzystanie tego prawa, w tym przypadku, który opisuję, służyło wyłącznie celom niezgodnym z celami tej regulacji. I ten przykład pokazał mi, że rzeczywiście no jest pewien problem do zbadania i to jest jedna z pierwszych prób, bo takie badania były też chyba prowadzone, czy ta kwestia była też w ramach jednego z badań organizacji pozarządowych, natomiast w takim razie jest to jedno z pierwszych badań. Natomiast doceniając trud włożony w to badanie, ogrom pracy włożony w to badanie, no ja pewne wątpliwości, nie ukrywam, mam, jeśli chodzi o to badanie i pewne pytania do badaczy, bardziej jeśli chodzi o dyskusję, na razie to nie jest zarzut, ale dyskusja. Dotyczy to podmiotów, które były badane, ponieważ ja przypomnę, że zakres podmiotowy ustawy obejmuje wszystkie podmioty wykonujące zadania publiczne. Dla mnie, tak na pierwszy rzut oka, jest to bliżej niepoliczalna kategoria i mówię to nie tylko naukowiec, ale również jako praktyk, jako pełnomocnik, jako adwokat prowadzący te sprawy, gdzie bardzo często przedmiotem sporu jest, czy dany podmiot wykonuje, czy nie wykonuje zadania publiczne. Ostatnio operator telekomunikacyjny w jednym z dwóch orzeczeń został uznany za podmiot wykonujący zadania publiczne. Prawda? I została w tym zakresie stwierdzona jego bezczynność, ponieważ nie rozpoznał wniosku. Także tutaj ta informacja, którą pani przekazała, że spytaliśmy tą populacją, w cudzysłowie, która była przedmiotem badań, są wszystkie podmioty objęte zakresem ustawy, no rodzi pewne pytania, prawda? Gdyby to rzeczywiście były jednostki, na przykład wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, już byśmy byli bliżej pewnej policzalnej grupy. No druga kwestia dotyczy samego pojęcia, samej kwestii, co rozumiemy przez nadużycie i przyjmując tą definicję, która została tutaj podana, już nie chcę komentować tych poszczególnych poglądów z doktryny, bo nie ma czasu, ale nawet to przyjmując, ja nie wiem, czyli wykorzystanie pewnego prawa w sposób niezgodny z celami, które założył sobie ustawodawca, pytanie, co jest tym celem w przypadku, jaka jest funkcja prawa do informacji
I nie wiem, i ja sobie wynotowałem trzy funkcje, które Państwo wzięli pod uwagę. To jest jawność życia publicznego, budowa zaufania pomiędzy obywatelem i państwem i kontrola państwa. Ja nie wiem, ja mam wątpliwości zasadnicze, czy nie są to zbyt wąsko sformułowane cele. A następnie mam pewne również wątpliwości, czy te cele, które Państwo wskazaliście jako nadużycie, czy one rzeczywiście są niezgodne z funkcją akceptowaną przez ustawodawcę. Chodzi mi przede wszystkim o komercjalizację. Ja mam pogląd troszeczkę odwrotny, że jest to nie tylko, że ten cel, komercjalizacja, nie jest sprzeczny, ale jest pożądany przynajmniej przez prawodawcę unijnego. Cała dyrektywa o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego budowana jest w oparciu o to założenie, że informacja staje się wartością dodaną w usłudze i w ten sposób napędzimy rynek. Po prostu napędzimy, może nie elegancko napędzimy, prawda? Ale nastąpi intensyfikacja obrotu gospodarczego, nie tylko obrotu gospodarczego, Piotrze, oczywiście, nie chodzi tylko o usługi komercyjne, ale nastąpi intensyfikacja, prawda? Czyli nie wchodząc w szczegóły, jednak pojawiają mi się tutaj pewne pytania w tym względzie. Jeszcze jedna kwestia, bo też nie chciałbym na tym szeroko mówić, natomiast też pytanie o cele pewne badania, nie? Ponieważ ja te cele widzę następująco, no najpierw trzeba zdiagnozować, czy jest w ogóle problem, prawda? I odpowiedź w tych badaniach na końcu, czy jest problem, czy występuje ten problem, czy też nie. I tutaj też rzecz bardzo ważna, bo wydaje mi się bardzo istotna, że pamiętajmy, że w przypadku przepisów o dostępie do informacji publicznej, co do zasady, oprócz sytuacji przetworzenia, nie można żądać wykazywania interesu, czyli nie można badać celów. To pytanie, które Państwo zadali, jest od strony administracji publicznej. Pytanie, czy administracja, czy osoby z administracji publicznej mają wiedzę o rzeczywistych celach, które przyświecały wnioskodawcy, bo w ten sposób, moim zdaniem, dopiero odkryjemy pytanie, czy mamy do czynienia z nadużyciem, czy nie, nawet w ten sposób rozumiane. W tym przykładzie, który ja powiedziałem, mi się ta osoba po prostu przyznała, szczerze mi powiedziała. Natomiast gdy chodzi o badanie, wykonane badanie, być może warto było rozważyć pytania, na jakiej podstawie Państwo twierdzą, że te cele, które miała ta osoba, były sprzeczne z celami, z wartościami leżącymi u podstaw prawa do informacji. Prawda? Czy jest to jakieś obiektywnie stwierdzone, prawda? Także też mi tutaj brakowało. Natomiast proszę Państwa, gdy chodzi o samo ostatnie kilka zdań, problem jest rzeczywiście do rozważenia, czy zagadnienie jest do rozważenia w takich kilku aspektach. Czy po pierwsze, czy jest to problem wymagający zmian przepisów prawa? Czy zmiana przepisów prawa będzie zgodna z wzorcem konstytucyjnym? Bo jeżeli byłoby to ograniczenie, musi być to zgodne z wzorcem konstytucyjnym, czyli chronić pewną wartość określoną w artykule 61 ust. 3. Czy wprowadzając tego typu rozwiązanie pod względem materialnym i proceduralnym nie spowodujemy zbyt znaczącego po prostu ograniczenia, bo jakby trudno jest sobie, powiem że zupełnie otwarcie, trudno mi jest sobie wyobrazić takie teraz punktowe ograniczenie, tak jak w innych państwach, biorąc pod uwagę, że podlegałoby to standardowemu toku instancji i później kontroli sądowo-administracyjnej. Śmiem twierdzić, że być może następne 5-6 lat by nam zajęło dojście na podstawie znowu linii orzeczniczej sądów, bo to by miały sądy, czym jest to nadużycie. Czyli jako pewna punktowa zmiana, no mam duże wątpliwości. Ewentualnie można by to rozważyć przy szerszym po prostu podejściu całościowej zmianie zakresu przedmiotowego, podmiotowego ustawy, nowej procedurze, być może utworzenie organu specjalistycznego, niezależnego, w ten sposób by być może rozważyć. Ale bałbym się, że teraz wprowadzenie takiej punktowej zmiany mogłoby spowodować być może nadużywanie tej klauzuli generalnej z drugiej strony przez organy, przez podmioty zobowiązane, prawda? Czyli ja widzę pewien problem, tak? Na przykład i widzę pewną kwestię do rozważenia. Tak samo choćby jak w stanowisku Związków Powiatów Polskich. Tam było szereg słusznych uwag, ale one mają charakter taki punktowy, natomiast tu jest potrzebne takie całościowe podejście i wyważenie
prawa i ograniczeń, pamiętając, że zasadą jest prawo do informacji, a to może być tylko pewną wyjątkową sytuacją opartą na wzorcu konstytucyjnym. I takim podzieleniem się wątpliwości, bo w zasadzie podzieliłem się tylko z Państwem swoimi wątpliwościami. Chciałbym na ten moment skończyć, nie wiem, przedłużam czas? Niedużo. Dobra, dziękuję bardzo. To może teraz zgodnie z układem połączenie teorii z praktyką. Proszę Państwa, przede wszystkim bardzo gorąco dziękuję za zaproszenie na tę konferencję i za możliwość zabrania udziału w tej bardzo interesującej debacie, a ponieważ mam łączyć teorię i praktykę, co w istocie następuje, bo zajmuję się dostępem do informacji publicznej między innymi od wielu lat, jak również jestem radcą prawnym w Urzędzie Miasta Łodzi. Proszę Państwa, zacznę od takiej tezy. My mówimy o nadużyciu prawa do informacji publicznej, tymczasem nie ma takiej kategorii jurydycznej. Ja mam spory problem z owym nadużyciem, bo mogę powiedzieć tak jako praktyk. Ja obserwuję niekiedy takie sytuacje, które można powiedzieć, że są symptomatyczne dla określenia takiego zjawiska jak nadużycie prawa, jak nadużycie prawa do informacji publicznej. Z drugiej strony mam z tym spory problem, z tego względu, że jeżeli powołuje się nadużycie prawa w prawie cywilnym, to mam klauzulę z artykułu 5 kodeksu cywilnego i jestem w stanie wywnioskować, przynajmniej tak mi się wydaje, na czym to nadużycie zdaniem ustawodawcy polegać by mogło i co w związku z tym się wydarzy, kiedy dany podmiot nadużywa. Tymczasem, proszę Państwa, jeśli chodzi o dostęp do informacji publicznej, mamy do czynienia z taką regulacją, która w dużej mierze jest niekompletna sama w sobie. To nie tylko chodzi o nadużywanie prawa do informacji publicznej. Nagle okazuje się, że mamy do czynienia z przepisami, które z jednej strony oferują nam pewne procedury, ale te procedury w pewnym momencie się niejako urywają, kończą. I co my wtedy, biedni, mamy zrobić przy interpretacji? My, biedni praktycy, przy interpretacji tych przepisów sięgamy po orzecznictwo sądów administracyjnych. Okazuje się, że orzecznictwo sądów administracyjnych urasta do pewnej równoległej procedury, którą my stosujemy, no stosujemy z prostego względu. Wszyscy spodziewamy się tego, że być może niezadowolony interesant będzie wnosił skargę na przykład na bezczynność, w związku z tym sądy powołają się na swoje dotychczasowe orzeczenia, wszak centralna baza orzeczeń jest dostępna dla każdego. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o nadużywanie, to jak ja bym je kategoryzowała? Gdzie ja te nadużycia widzę? Ja tu nawiązuję do wypowiedzi mojego szanownego przedmówcy, pana doktora Grzegorza Sibigi, który zwrócił uwagę na owe cele. Tak naprawdę z racji przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej my nie jesteśmy w stanie określić, kto dlaczego z danym wnioskiem występuje. Tak naprawdę to ten cel niekiedy widać po późniejszej działalności konkretnego wnioskodawcy, prawda? Co on z tymi informacjami robi? Nie mam problemu z wykorzystaniem komercyjnym. Uważam, że jeżeli dana informacja jest wyprodukowana przez podmioty publiczne, to nie ma najmniejszego problemu, że te podmioty publiczne ową informacją się dzieliły, również ku pewnemu dobru wspólnemu, bo uważam, że wykorzystanie komercyjne i możliwość pewnego przetworzenia tej informacji przez podmioty komercyjne także stanowi pewną wartość. Natomiast chciałam zwrócić uwagę na takie osoby, które żartobliwie określam mianem osób lubiących mieć kontakt z urzędem. Udręczymy urząd, udręczymy urzędnika. Złożymy wniosek dla samej przyjemności składania wniosku. Złożymy wniosek po to, żeby zobaczyć, jak oni postąpią, jak teraz się napracują. Proszę Państwa, niekiedy te wnioski, ja sobie te wnioski czasami obserwuję, i przy okazji chciałam zdementować, nieprawdą jest, że jak kształtuję politykę Urzędu Miasta Łodzi w zakresie dostępu do informacji publicznej, na jednym z portali wyczytałam taką myśl, z tego względu, że ja nie opiniuję wszystkich wniosków o dostęp do informacji. Ja na co dzień jestem radcą prawnym Rady Miejskiej w Łodzi i głównie wokół tych zagadnień koncentruje się moje zainteresowanie. A jeśli jakiś wniosek widzę, to widzę ten wniosek dlatego, że ktoś widzi problem i zechciał prosić mnie o opinię prawną w tym zakresie, tak niejako na marginesie naszych rozważań. Więc proszę Państwa, jeżeli na przykład wniosek dotyczy wszystkich decyzji administracyjnych w sprawach o warunki zabudowy z ostatnich na przykład 7 lat, to w mieście Łodzi, to jest największa gmina w Polsce, to jest, zaryzykuje stwierdzenie kilka tysięcy decyzji. Tak naprawdę to wyłącza z możliwości normalnego funkcjonowania co najmniej kilkanaście osób, bo te osoby, proszę Państwa, stoją przy kserokopiarkach i kserują, a później anonimizują. Jeżeli z takim wnioskiem występuje tak zwana osoba prywatna, możemy się tylko zastanawiać, po co to jej jest. Oczywiście po jakimś czasie może się okazać, że ta osoba prywatna wcale tak bardzo prywatna nie jest, bo za chwilę kandyduje na przykład w wyborach
do Rady Gminy czy w wyborach do innego gremium. W związku z tym te informacje służą jej po prostu w brutalnej walce politycznej. Natomiast, no właśnie, problemy tak naprawdę pojawiają się niekiedy przy wnioskach o dostęp do informacji publicznej składanych przez piastunów różnych funkcji publicznych. Mam tu na myśli radnych różnego rodzaju, posłów, senatorów. Proszę Państwa, tutaj pojawia się jeszcze jeden problem związany z nadużyciami. Gdzie kończy się wniosek o dostęp do informacji publicznej? Gdzie zaczyna się interpelacja? Gdzie kończy się interpelacja, gdzie wchodzimy we wniosek, w procedurę wniosku o dostęp do informacji publicznej? Tak naprawdę wszystko różni się tytułem pisma, które jest skierowane do danego podmiotu. Jeśli radny kieruje do podmiotu interpelację, to oznacza, że wchodzimy w tryb udostępniania informacji interpelacyjnego oparty wyłącznie na statucie. Jeśli tytułuje owo pismo wnioskiem o dostęp do informacji publicznej, głowimy się nad tym udostępnieniem. Czego sobie, proszę Państwa, życzą nasi wnioskodawcy? Na przykład wydruku wszystkich operacji na rachunkach bankowych miasta za ostatnich kilka lat. Proszę sobie wyobrazić, jak ogromnie absorbuje to podmiot, który miałby te informacje udostępnić, zwłaszcza że wnioskodawca jeszcze to nie poprzestaje na tym życzeniu. On sobie życzy, żeby tak udostępniona informacja była skomponowana według określonego kryterium. I tu znów powtarzam, Łódź jest dużym miastem, tych operacji jest bardzo wiele, chociażby dłużnicy miejscy wpłacają pieniądze na bieżąco, tak? Użytkowanie wieczyste sobie płacą. Płacą czynsze, dzierżawy, to wszystko znajduje się właśnie na tych rachunkach. Czy to jest informacja, która służy uzyskania informacji o działalności organu władzy publicznej? Mam tu pewne wątpliwości, bo z racji treści artykułu 61 Konstytucji, to dostęp do informacji publicznej powinien służyć uzyskania informacji o działalności organu władzy publicznej co do zasady, więc o tym, że Iksiński właśnie zapłacił za użytkowanie wieczyste, niekoniecznie chyba powinniśmy dowiadywać się w tym trybie. Dalej, proszę Państwa, mam pewną wątpliwość związaną właśnie z przepisami o dostępie do informacji i z owym nadużywaniem, bo mam wrażenie, że gdyby biuletyny informacji publicznej były prowadzone w sposób staranniejszy, to wtedy ten problem z wnioskami, powtarzającymi się wnioskami, często są wnioski dokładnie tej samej osoby w tej samej sprawie, byłoby tych wniosków mniej. My sobie z tym, proszę Państwa, radzimy sięgając do owego orzecznictwa, tak? Sięgamy po właściwe orzeczenia, wskazujemy, że o, 2 tygodnie temu Pan życzył sobie dokładnie tej samej informacji, kserowaliśmy jak szaleni, prawda? Te decyzje. Tymczasem w samej ustawie o dostępie do informacji publicznej nie ma takiego przepisu, na który wprost by się mogło powołać, o, Pan już tą informację dostał, bo Pan sobie tej informacji życzył. Tak naprawdę to my stosujemy procedurę, która nie jest nigdzie wyrażona. Ona wynika tylko z orzecznictwa sądów administracyjnych, ale my nie mamy systemu precedensowego, więc to wszystko jest takie kulejące. Czy, proszę Państwa, wracając do owych BIP-ów, myślę, że gdyby również owo orzecznictwo nie szło w tym kierunku, że ja mogę odesłać do BIP-u tylko i wyłącznie wtedy, kiedy żądana informacja 1:1 znajduje się w BIP-ie, dokładnie to, czego życzy sobie wnioskodawca, wtedy mogę odesłać, także sprawiałoby, że tych wniosków byłoby mniej. A jeżeli nie mniej, to przynajmniej udręczenie danego podmiotu zobowiązanego do udostępniania informacji publicznej byłoby mniejsze, bo można było wskazać, proszę bardzo, te informacje można wyciągnąć z biuletynu. Może przykład. Proszę Państwa, wniosek o dostęp do informacji publicznej w zakresie wskazania liczby wszystkich głosowań, które odbyły się podczas sesji Rady Miejskiej w Łodzi w ostatniej kadencji. Proszę Państwa, to można wyczytać sobie w protokołach. Protokoły są jawne, one są opublikowane w BIP-ie, prawda? Natomiast 1:1 nie ma tam podsumowania, że Rada odbyła głosowań na przykład 120 w ciągu jednego posiedzenia. Tymczasem to jest właśnie mniej więcej tyle głosowań. Jeżeli tych sesji jest 180, to proszę mi wierzyć, wychwycenie, ile razy Rada głosowała, to jest bardzo duża praca dla osoby, która te protokoły będzie zgłębiać i pod tym kątem będzie te informacje wyszukiwać. Oczywiście możemy powiedzieć, że to jest być może informacja przetworzona, prawda? Ale z tą informacją przetworzoną także mamy problem, bo
Przez wiele lat wiedzieliśmy, że informacja przetworzona to nie taka, przy której musimy się napracować, a jakościowo nowa. A w ostatnim czasie dowiadujemy się, że informacja przetworzona to jest wtedy, kiedy ja muszę dużo kserować i na przykład dużo anonimizować. To też nie powinno się w tym kierunku. I ostatnia rzecz, o której chciałam powiedzieć, to proszę Państwa owe koszty. Ja jestem zwolenniczką prezentowanej tutaj dzisiaj koncepcji centralnego cennika co do owych kosztów. Uważam, że dostęp do informacji publicznej zawsze będzie związany z pewnym kosztem. On musi być związany z pewnym kosztem. Państwo, demokratyczne państwo prawne powinno być stać na to, żeby realizować prawo podmiotowe określone w artykule 61 Konstytucji. Ale myślę, że te minimalne koszty, rozsądne minimalne koszty, bez nastawienia na zysk, sprawiłyby, że te, myślę, że warto użyć tego pojęcia, pieniacze wnioski o dostęp do informacji publicznej, chyba byłyby składane w mniejszej skali, z tego względu, że owa zapłata za każdą stronę, na przykład kserokopii 2 groszy przy ilości stron 5000, myślę, że sprawiłaby, że być może ci nasi wnioskodawcy niekoniecznie występowaliby dokładnie o te same dokumenty. Proszę Państwa, naprawdę są osoby, które składają wnioski o dostęp do informacji publicznej tak często i tak dużo, już reasumuję, że mam wrażenie, że w domu tworzą sobie zapasowe kopie wszystkich dokumentów, które przetwarzane są w urzędzie. Myślę, że wszyscy jesteśmy świadomi tego, że nie o tym stanowi artykuł 61 Konstytucji. Pięknie dziękuję. Ja się czuję na tyle niekomfortowo, że nie dane mi było wysłuchać wszystkich prezentacji od początku, ale zacznę i do tego dodatku jestem chyba jedyną osobą tutaj, która nie jest prawnikiem, tak, nie miała takiego przygotowania. Natomiast mam sporo doświadczeń z administracją publiczną, współpracy z administracją publiczną, w szczególności administracją samorządową, z którą współpracuję od prawie 10 lat. I wracając tutaj do pytania, które padło na samym początku ze strony pani doktor. Tak, dostrzegam problem, ale w tym miejscu bardzo duże ale bym postawiła. Za chwilkę odniosę się jeszcze do badania, bo tutaj też mam sporo wątpliwości, natomiast myślę sobie tak, ja stoję, proszę Państwa, takim troszkę okrakiem, bo z jednej strony zajmuję się bardzo mocno e-administracją, zarządzaniem procesowym, wszystkim tym, co związane z efektywnością administracji publicznej. Więc gdzieś te, tutaj padły sformułowanie wnioski pieniacze, tak? Tego typu działania gdzieś mnie z tej strony bolą, tak? I czuję potrzebę, żeby coś z tym zrobić. A z drugiej strony wiadomo, jaka jest waga prawa do informacji publicznej, tak? I wydaje mi się, że jednak te obciążenia, to znaczy zdanie administracji zbyt dużego luzu decyzyjnego, to jest coś, czego się boję, tak? I jeżeli nie umiem sobie po prostu wybrać, z jednej strony chciałabym tych jakiegoś rozsądnego rozwiązania, a z drugiej strony przeglądając, wcześniej miałam okazję zapoznać się z tymi rozwiązaniami, z tym przeglądem rozwiązań stosowanych w innych krajach, no każde ma jakiś mankament, tak? Jeżeli jedyną kontrolą tych wyłączeń miałyby być rozstrzygnięcia sądów, to ja bym nie chciała iść, tak, tą drogą. Z tego powodu, o której zresztą mówił pan dr Grzegorz Siwiga. Więc pewnie łatwiej jest znaleźć rozwiązania o charakterze szczególnym, tak, takim specyficznym, natomiast te rozwiązania ogólne dające luz decyzyjny administracji, troszkę bym się ich, a nawet nie troszkę, bardzo bym się ich obawiała, tak. Więc tak, dostrzegam problem, ale tutaj wiele, wiele zastrzeżeń. Natomiast teraz, korzystając z faktu, że mam możliwość, to dopytam o pewne rzeczy. Mam pewne wątpliwości dotyczące samego badania. Jeżeli wnioski z tego badania miały być podstawą do formułowania rekomendacji co do zmian w prawie, to ja się zastanawiam, kto, takie myśli przychodzą, kto wypełniał, tak, w urzędach tą ankietę. Czy to, że ta definicja tego nadużycia była widoczna, czy to oznacza tak naprawdę, że każdy rozumiał dobrze, co autorzy badania mają na myśli? I tutaj przypominam sobie chociażby kwestię, która pojawiła się w badaniu Stowarzyszenia Miasta w Internecie, które reprezentuję, nie tak dawno realizowało takie ogólnopolskie badania
właśnie w zakresie dostępu do informacji publicznej i ponownego wykorzystania informacji publicznej. I bardzo wyraźnie było widać z wyników tych badań, że tak naprawdę administracja jeszcze nie zna pojęcia ponownego wykorzystania informacji publicznej. To jest mylone. My na 102 przebadane instytucje, bo badaliśmy jednostki centralne, to znaczy administrację centralną, urzędy marszałkowskie i miasta na prawach powiatu, taki był zakres badania, jeżeli chodzi o podmioty, to na 102 badane instytucje, pamiętam, chyba 2 albo 3 tak naprawdę dobrze rozpoznały wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej, a większość podmiotów po prostu odpowiedziała tak, jakby to było w trybie dostępu, tak? Oczywiście tam był jeszcze dodatkowy problem, my chcieliśmy tak naprawdę właśnie znajomość procedury sprawdzić, więc to nie było na wniosku odpowiednim, tak, ale oni powinni byli nas wezwać tak naprawdę do usunięcia braków. I dlaczego o tym mówię? Bo jedno z pytań dotyczyło możliwości wykorzystania komercyjnego, tak, i tak naprawdę wyobrażam sobie, że mogły osoby, które wypełniały ankietę, mogły uznać wniosek składany tak naprawdę właściwie o ponowne wykorzystanie za dostęp, tak? Skoro w naszym przypadku na 102 badane instytucje, 2 właściwie rozpoznały. Czyli nie ma jeszcze świadomości, tak? Ja tutaj myślę, że edukacja ma zbawienny wpływ, tak? To znaczy musimy budować świadomość, natomiast rozumiem, że to nie zastąpi dobrego prawa. Ale tak jak mówię, dostrzegam problem, szczególnie, że zawodowo zajmuję się głównie jednak nie kwestiami dostępu i ponownego wykorzystania, a jednak e-administracją i wszystkim, co z wykorzystaniem, cyfryzacją działania administracji publicznej się wiąże, więc ta efektywność administracji jest dla mnie istotna. Natomiast no właśnie, zbyt duży luz decyzyjny po stronie administracji napawa mnie obawami. Wadowski, przepraszam. Dobrze się zastanawiam właściwie, od czego powinienem zacząć. Żeby skonstruować cel, który miałby być przekroczony, a to było potrzebne w badaniu do tego, żeby stworzyć definicję nadużycia prawa do informacji publicznej, to między innymi trzeba by było sięgnąć, proszę Państwa, do procesu legislacyjnego ustawy z 2001 roku, bo w uzasadnieniu tele zostały wymienione między innymi. I tak jak dr Siwiga słusznie zauważył, wymieniając te 3 cele, które autorzy badania również przedstawili w swojej definicji, ja bym chciał dodać jedną, którą przewidział, jeden cel, który przewidział ustawodawca. Inny trochę niż Państwu się wydaje być może, ale no, zobaczmy. Realną możliwość wykorzystania i obrony swoich konstytucyjnych praw wobec władzy publicznej. W czwartej części uzasadnienia to jest dokładnie napisane. Czyli tak, jeżeli został już zbity ten argument, że komercyjne wykorzystanie informacji sektora publicznego nie jest nadużyciem, tylko właśnie tym celem, który jest między innymi wspierany przez Unię Europejską, no to ja właśnie mam wrażenie, może się Państwo z tym zgodzić lub nie, właśnie zbijam ten argument, że nadużyciem jest dostęp do informacji, kiedy ktoś chce wykorzystać informacje w postępowaniu sądowym, w szczególności w postępowaniu sądowym przeciwko podmiotowi, od którego się informacje uzyskuje. Ponieważ celem ustawodawcy, który konkretyzował konstytucyjne prawo do informacji, było realna możliwość wykorzystania i obrony swoich konstytucyjnych praw wobec władzy publicznej. Wprost to jest tam powiedziane. Czyli jeżeli już zbiliśmy 2 z pytań, to tam właściwie w tym badaniu wiele nie zostaje. Czyli na tej podstawie odpowiem na pytanie pani przewodniczącej panelu. Nie, na podstawie tego badania i wyników tego badania nie można konstruować żadnych wniosków dotyczących potencjalnej zmiany ustawy. To badanie jest dalece niedoskonałe.
ponieważ ona nam nie podpowiada nic na temat tego, jaka jest skala ewentualnego, jeżeli już musiałbym się bardzo nagiąć do zasad parlamentarnej dyskusji, jeżeli byśmy uznali, że istnieje coś takiego w ogóle jak nadużycie prawa do informacji publicznej. Czy istnieje? Złożyłem wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, żeby mi powiedzieli, kiedy stworzyli serwis internetowy Obserwatora Konstytucyjnego. No i dostałem odpowiedź. Wniosek o zarejestrowanie tytułu prasowego złożyli 3 dni po tym, jak ja złożyłem do nich wniosek, żeby mi udostępnili kopię tego wniosku. Czyli jakby mój wniosek zreformował działanie państwa. Dlaczego złożyłem ten wniosek? No, bo prezes Trybunału Konstytucyjnego uruchamiający Obserwatora Konstytucyjnego był uprzejmy doprowadzić do sytuacji, że Trybunał Konstytucyjny naruszył moje prawa autorskie, osobiste i majątkowe. W związku z tym popełnił, jak uważam, przestępstwo. A w związku z tym zacząłem się przyglądać, dlaczego działa, na jakiej podstawie działa, od kiedy działa, jaką dużą ma oglądalność i tak dalej, zadawałem kolejne wnioski. Te kolejne wnioski wynikały z odpowiedzi, które uzyskałem z pierwszych wniosków. A więc wielokrotnie zacząłem zadawać pytania. Wielokrotne zadawanie pytań z tego badania jest jakby potraktowane, wielokrotne zadawanie pytań jako nadużycie prawa do informacji publicznej. Czy nadużyłem? Ocencie państwo sami. Nie wiem nic na temat respondentów tego badania, w szczególności nie wiem nic na temat tego, czy część z tych osób, które wielokrotnie pytają, to czy nie przez przypadek nie są to dziennikarze. Widzieliśmy się, że wedle respondentów można było się tych informacji dowiedzieć z innego źródła. Ale czy z tak samo wiarygodnego? Bo przecież tutaj mamy jakąś rękojmię, czy jakąś gwarancję, tak? Jakaś administracja publiczna, działając w paradygmacie budowania zaufania obywatela do państwa, no, jest gwarantem tego, że informacje, które dostaną od państwa, a nie z rynku, to ona jest pełna, kompletna, rzetelna, wiarygodna. No dobrze, ja mogę się dowiedzieć tego, na przykład przeczytam w prasie. Tylko ja nie wiem, czy ten dziennikarz był rzetelny. Pytam o źródłowe informacje, pytam wielokrotnie. Kiedy pytam wielokrotnie, to mogę to zrobić z premedytacją, celową, nawet nie będąc zainteresowany tą informacją, o czym powiedział pan dr Śmiga w swoim przykładzie. Kiedy to robię? Na przykład wtedy, kiedy wiem, że dla przejrzystości działania państwa konieczne jest, tak uważam, dostęp do informacji na temat finansów publicznych. Jako obywatel świadomy o pewnym konkretnym podejściu do swojej roli obywatelskiej w Rzeczpospolitej Polskiej uważam, że informacja na temat finansów publicznych jest kluczem do demokracji. Dlatego chcę reformować moje państwo i dlatego domagam się, by informacje na temat zawieranych umów z pieniędzy publicznych, a więc z tych pieniędzy, za które płacę podatki jako obywatel, żeby te informacje były udostępnione, ponieważ chcę realizować władztwo wynikające z artykułu 4 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Słyszeliście państwo tutaj dzisiaj w jednym wystąpieniu taką tezę pana profesora, który powiedział, że może ten obywatel powinien się trochę ograniczyć w tym swoim prawie i zrzec się tego prawa troszeczkę na rzecz suwerena. A ja odpowiadam, to ja jestem suwerenem i państwo jesteście suwerenem. Jeżeli chcecie się zrzekać na rzecz suwerena, to zrzekacie się na swoją własną rzecz w tym momencie. Suweren, który nie ma dostępu do informacji publicznej, nie jest w stanie realizować władzy zwierzchniej w Rzeczpospolitej Polskiej. A jeżeli nie ma możliwości realizowania takiej władzy, no bo jeżeli nie wie, lubię się posługiwać tym sformułowaniem, pańskie oko konia tuczy. Znaczy ktoś, kto ma konia i patrzy na tego konia, to ten koń przez samo patrzenie powoduje, że się robi większy, nie? Pan, że się obserwuje działanie państwa, powoduje, że działanie państwa się zmienia. Świadomość, że ktoś was obserwuje, powoduje, że wasze działanie się zmienia, wasze zachowanie się zmienia. Tak samo jest z państwem. W związku z tym, jeżeli obserwujemy działanie państwa, w szczególności domagamy się, żeby udostępniali informacje na temat na przykład umów, to powoduje, że pokusa, nie mówię, że ona jest powszechna, ale gdyby ona się gdzieś tam nieszczęśnie pojawiła, na przykład zrobienie jakiegoś dziwnego szwindla, jest mniejsza.
Ale jest jeszcze jedna dodatkowa rzecz. Ponieważ jeżeli ja zadam pytanie, złożę wniosek o dostęp do informacji, żeby mi udostępnili wszystkie na przykład decyzje, tak jak pani mecenas tutaj powiedziała, a za tydzień złożę wniosek, żeby mi udostępnili wszystkie decyzje, a w kolejnym tygodniu złożę wniosek, żeby mi udostępnili wszystkie decyzje, to może ktoś wpadnie w końcu na pomysł, żeby to nie robić tego po prostu w skanach, tylko zrobić rozsądny system, który będzie rzetelnie prezentował te informacje od razu w biuletynie informacji publicznej. A więc cel, który można zrealizować, jest zreformowanie państwa. Sprawienie, że państwo będzie działać skutecznie. Będzie działać nie tylko teoretycznie, jak powiedział jeden z wieszczów, a właściwie potomek wieszcza, tylko będzie działać praktycznie. Tak? Będzie ograniczało koszty swojego działania. Będzie racjonalny, znaczy będziemy mieli do czynienia z racjonalnością wydatków publicznych. Będziemy mieli do czynienia ze sprawnym państwem. Przecież o to zabiegamy, tak? Rozumiem, że czas. Więc to, co mam zamiar zrobić, kończąc, to może państwa trochę zaszokować, a może nie. Chciałbym państwa nie szokować, tylko po prostu powiedzieć. Na konferencji, którą żeśmy zorganizowali niedawno, pani Rzecznik Praw Obywatelskich, bo uczestniczę w takim projekcie, którego celem jest standaryzacja dokumentu elektronicznego w wymiarze sprawiedliwości i elementem tego projektu jest pozyskanie w ramach ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego wszystkich orzeczeń, które się udostępnia w portalach orzeczeń. W czasie tej konferencji brały w niej udział również osoby, które są odpowiedzialne za portal orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ja zadałem tam pytanie, czy widzą problem w tym, żebym przyszedł z dyskietką i pozyskał ten milion orzeczeń, który tam jest opublikowany w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych. I osoba odpowiedzialna za to powiedziała, że teoretycznie nie ma żadnego problemu. Dyskietka to jest kwestia umowna, tak? Jeżeli to będzie pendrive, który ma 10 giga, no to spokojnie się zmieści. Rozumiecie państwo? Milion orzeczeń. Przyjdę, wezmę. Powinien być problem, jak państwo sądzicie? Czy będzie to nadużycie prawa do informacji? Nie będzie. Dziękuję uprzejmie. Dzień dobry państwu, dziękuję za zaproszenie. Tak jak słuchałam pani mecenas wcześniej, to miałam wrażenie, że pracujemy w tym samym urzędzie. Wnioski są te same. Moje doświadczenie oparte jest na obsłudze kilku urzędów i jednostek organizacyjnych, gmin. Z doświadczenia mojego wynika, iż 99% wniosków to są wnioski skierowane od tych samych podmiotów. Najczęściej to jest jedna osoba fizyczna, która składa takie wnioski, bądź organizacje pozarządowe, stowarzyszenia głównie. I ja widzę naprawdę problem z nadużywaniem prawa do informacji publicznej. Może tylko krótko powiem, że wnioski, z którymi się spotykam, to są wnioski nieprecyzyjne, najczęściej obszerne. Głównie wnioski dotyczą olbrzymiego zakresu informacji. Najczęściej to jest właśnie wniosek, tak jak pani mecenas tu powiedziała, żądam wszystkich decyzji z okresu kadencji. Te wnioski się powtarzają. Taką ciekawą sprawą, która ostatnio się zakończyła prawomocnie orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, była sprawa udostępnienia rachunku bankowego przedsiębiorcy. To była kwestia, czy ten rachunek bankowy przedsiębiorcy jest informacją publiczną. No, procesy toczyły się 4 lata. W końcu sąd uznał, iż rachunek bankowy no, nie jest absolutnie informacją publiczną, jest objęty tajemnicą bankową, nie podlega udostępnieniu. Mogę powiedzieć, że wnioski w miejscach, w których ja pracuję, bezwzględnie paraliżują pracę urzędów. W dwóch instytucjach zostały zatrudnione konkretne osoby do obsługiwania tych wniosków. Jest to związane oczywiście z wydatkowaniem pieniędzy z budżetu gminy, w sumie państwa, więc na pewno nie poprawia jakby funkcjonowania. Jeśli chodzi o cel tych wniosków, to wnioski są najczęściej nakierowane na konkretne osoby i ja to odbieram w ten sposób, że są to wnioski najczęściej o charakterze politycznym. No więcej myślę, że będę mogła powiedzieć w jakichś pytaniach. Także dziękuję państwu bardzo.
Ja dziękuję Państwu panelistom za sprawne i efektywne przedstawienie swoich poglądów. Ja jako tutaj w roli troszkę, jeżeli chodzi o podsumowanie, trochę, jeżeli chodzi o własne opinie i odpowiedź na to, co zostało powiedziane. Najpierw, jeżeli chodzi o kwestie związane z badaniami. Przede wszystkim problem nadużywania prawa do informacji jest problemem trudnym do zdiagnozowania. Ja akceptuję Państwa uwagi dotyczące tego badania. Każda z tych uwag będzie podlegać przeglądowi i bardzo szczegółowemu rozważeniu. W ramach dyskusji, która była podejmowana w kuluarach, zostało stwierdzone, że nie powiedziano w ramach tej konferencji, teraz to mówię. Celem tych badań nie było ustalenie, jak wygląda nadużywanie prawa do informacji. To, co mogliśmy zrobić, wybierając tą formę badania, było ustalenie, jak w opinii wypełniających ankietę urzędników ten problem wygląda. Była to przedmiotem dyskusji, jaką formę badania wybrać, żeby ustalić, jakie są cele i intencje wnioskodawcy. I zestawienie tych celów i intencji z celami stawianymi przez ustawę. Właściwie myśmy nie mieli narzędzia. Nawet analiza orzecznictwa w sytuacji, kiedy nie można wnioskodawcy w trybie dostępu do informacji publicznej pytać, po co jest mu potrzebna ta informacja. Na pewno trzeba mieć świadomość, że urzędnicy, jedynie obserwując otaczającą rzeczywistość, mogli takie wnioski wysnuć. Od razu mówię, wszystkie Państwa uwagi będą jeszcze raz podlegać rozważeniu. Nie zgadzam się jednak z tym, że nie wskazano najistotniejszych celów, jakie stoją przed regulacją, przed ustawą o dostępie do informacji publicznej. Oczywiście możemy bardzo szczegółowo analizować protokoły komisji, tylko że cel prawa to nie tylko cel deklarowany przez ustawodawcę w ramach procesu legislacyjnego. Tutaj wskazano najistotniejsze cele, jakie stoją przed prawem do informacji publicznej. Oczywiście nie ma w tym miejscu czasu na ustalenie, czy jest to pełna lista. Na pewno chodziło o to, że byłaby to krótka definicja. Również także w ten sposób do tego prowadzące badania podszedł. Jeżeli chodzi o cel zarobkowy, a RIUS, jakby ten element była tutaj świadomość istnienia tej ewentualnej kolizji. Trzeba jednak powiedzieć, że część dyskutantów odwoływała się do prawa europejskiego. Obecnie jednak na gruncie dyrektywy są to odrębne, znaczy trzeba przyjąć, że są to dwa odrębne prawa i również o zróżnicowanych celach. Jeżeli prawo do informacji publicznej byłoby tym samym, co prawo do ponownego wykorzystywania, nie byłoby potrzeby jakby określania tworzenia odrębnej instytucji prawnej. Pewna uwaga dotyczyła kwestia wzorca konstytucyjnego. Trzeba, oczywiście jest to temat pewnie na odrębną konferencję, na odrębne rozważenie. Jest to na pewno jednak nadużywanie prawa do informacji publicznej. Trzeba traktować jako formę ograniczenia prawa do informacji publicznej. Ewentualnie szukając tutaj w wartościach konstytucyjnych tej wartości, jaką jest porządek publiczny. Ta wartość przez konstytucjonalistów nie odnosi się tylko do działania różnych służb, inspekcji i straży. To także element sprawnego funkcjonowania państwa. Rozumiem Państwa uwagi dotyczące obawy przyznania administracji publicznej luzu decyzyjnego.
polski ustawodawca też najczęściej się tego obawia, w doktrynie są tutaj różne poglądy. Musimy jednak pamiętać, że jest pewną wartością, którą jest sprawne funkcjonowanie państwa. Powinniśmy tą wartość chronić i nie możemy od niej abstrahować. Nie możemy także uciekać przed dyskusją z obawy, że pewna wartość będzie naruszana. Tak jak powiedziałam na wstępie, też pewne obawy z mojej strony istnieją. Z analizowania doświadczeń obcych mogę powiedzieć jedno. Tam, gdzie jest klauzula o nadużywaniu prawa do informacji publicznej, jako klauzula, ta ogólna klauzula przeciwko nadużywaniu, praktycznie wszędzie funkcjonuje wyspecjalizowany organ do spraw dostępu do informacji publicznej. Ja, jak pewnie część z Państwa wie, miałam wielokrotnie okazję opowiadać się za istnieniem tego organu. Tutaj jednak ten głos jest moim prywatnym głosem w dyskusji. Nie jest on związany z projektem i nie jest to opinia w ramach działań projektowych. Na pewno jednak mamy ogromną, pomimo tych, bo zauważcie Państwo, że jedynie Piotr Waglowski, to bym się zdziwiła, gdyby było inaczej. Szczerze mówiąc, by było to moje największe dzisiejsze zaskoczenie lub nawet powiem największe od dłuższego czasu. Myślę, że byłabym w ciężkim szoku, nie wiem, czy byłabym w stanie nawet podsumować tą dyskusję. Ale ja, prawdę mówiąc, słuchałam Piotra. Ja nie uznałam, znaczy ja nie widzę. On nie udowodnił mi w żaden sposób, że problem nadużywania prawa do informacji nie istnieje. Ja powiem nawet tak, te jego przykłady, ceniąc bardzo i chętnie ich słuchając, one nie odnosiły się do nadużywania prawa do informacji. One były zupełnie obok. Tak naprawdę on miał ilustrować, a tak naprawdę potwierdził, że prawo do informacji publicznej jest ważnym obywatelskim prawem, którego nikt nie kwestionuje, mam nadzieję przynajmniej na tej sali. Oczywiście nie mogę tego wykluczyć, ale na pewno tak nie dzieje się w ramach tego projektu. Chcemy reformować państwa, ale chcemy także sprawne państwo. Myślę, że daje się to jakoś pogodzić. Na pewno ja zauważam ogromny potencjał w rozwiązaniach szczegółowych dotyczących rozróżnienia pewnych kwestii. Bardzo słusznie tutaj pani dr Marlena Sakowska-Baryła, co ja też widzę z praktyki, problem radni, a UDIP. Tak naprawdę ustawa o tym milczy. Nie ma relacji między jakby ustalenia pewnego instytucjonalnej relacji między tymi prawami. Również bardzo duże pokłady konieczności regulacji widzę, jeżeli chodzi o kwestię opłat. My z panem doktorem Grzegorzem Sibigą wspólnie z innymi naszymi kolegami, profesorem Pawłem Fajgielskim i Anią Młynarską-Sobaczewską, przygotowaliśmy ekspertyzę dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Tam zaproponowaliśmy naszym zdaniem bardzo rozsądne propozycje dotyczące opłat. Wydaje mi się, że nad pewnym uregulowaniem kwestii opłat na pewno bezsprzecznie należy się pochylić. Należy także rozważać, zgadzam się również tutaj z twierdzeniami, że informacje powtórzone, informacje znane już wnioskodawcy, o tym możemy czerpać te informacje z orzecznictwa. Zgadzam się więc tutaj z tym wnioskiem. Także zgadzam się z tym, co powiedział pan dr Sibiga. Pewne rozwiązania i propozycje powinny odnosić się do kwestii systemowych.
Ja zresztą jakby tutaj, to będzie pewna klamra, ponieważ o tym już wcześniej mówiłam. Myślę, że teraz czas na dyskusję z salą. Ależ oczywiście. Oczywiście. Ja rozchciałabym w takim razie dyskusję z salą. Pewna pan Piotr Waglowski ad vocem, jak rozumiem, a później rozpocznijmy dyskusję z salą, tak by inni uczestnicy, mamy wśród nas przedstawicieli bardzo różnych środowisk, od sędziów poprzez przedstawicieli samorządowych kolegiów odwoławczych, mamy przedstawicieli organizacji samorządowych, są pracownicy nauki, są przedstawiciele organizacji pozarządowych. Także chcąc oddać głos, prosząc o zdyscyplinowanie w dyskusji i zgłaszanie się do głosu, oddaję mikrofon. Obiecałem jedno zdanie i to będzie jedno zdanie. Jeżeli nie udało mi się przekonać Państwa do tego, że nadużycie informacji publicznej jest bytem albo koncepcją, która nie istnieje, to muszę uznać, i to powinno też być powiedziane, że tak samo nie udało się Państwu przekonać mnie do tego, że ono istnieje na podstawie tego badania, które jest wadliwe. I to jest koniec tego zdania. Dziękuję. Proszę Państwa, głosy, mamy zgłoszenia z sali. Tutaj pierwsza zgłaszała się, może tak, żebyśmy tutaj zachowali różną, najpierw początek, potem koniec sali i przyjmijmy 3 minuty na wypowiedź, tak żeby, a jeżeli będzie możliwość, to możemy te wypowiedzi przedłużyć. Ta osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie tych badań czuje się zobowiązana w pierwszej kolejności, przepraszam Państwa, do udzielenia czegoś, co faktycznie jestem Państwu winna. I przyznaję, to jest moje niedopatrzenie. Byłam pewna, że kolega opowiadający o metodologii, po której podmioty zostały zbadane, nie ustaliliśmy tego do końca między sobą. Przepraszam Państwa za to. Myśmy przebadali organy administracji, czyli urzędy gminy, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie, organy zespolone administracji rządowej, organy administracji centralnej. Operat w tym zakresie był pełen, próba była losowa i wszystkie te metodologiczne rzeczy, które zostały wcześniej powiedziane, zapewniały prawdziwość tych wyników. Druga rzecz, faktycznie to badanie w dużej mierze dotyczyło badania o opinię urzędników na temat dostępnej im wiedzy. Nie mogliśmy z przyczyn oczywistych pytać o pewne fakty, dlatego że te fakty z punktu widzenia prawa są niedostępne. Więc nie można zadać pytania o coś, co jest niedostępne. Rzecz, którą podnosiła Pani, czy oni właściwie odebrali definicję, czy wszyscy ją dobrze zrozumieli. No niestety na żadnym poziomie metaanalizy ani zapewnienia poprawności metodologicznej badań nikt nigdy nie jest w stanie tego zapewnić. Tak? Znaczy każdy ma własny poziom intelektu i dostępności wiedzy i informacji i wyżej nie przeskoczy, tak? Znaczy to, co myśmy mogli zrobić i zrobiliśmy, to było podanie jednej definicji, do której należało się odwoływać, odpowiadając na pytania. Natomiast nie możemy zbadać tego i opisać tego Państwu, co nie jest empirycznie osiągalne. I to nikt nie jest w stanie tego zrobić. Znaczy, bardzo mi się podobał ten system, o którym Pan opowiadał w swoim wystąpieniu i uważam, że on by rozwiązał mnóstwo rzeczy, które Państwo poruszaliście. I jako socjolog, już nie autor tego badania, tylko jako socjolog, bardzo wnioskuję za tym, żeby dążyć do takich rozwiązań. Definicja miała być, powiem, tylko przykładem, tak, na pewno moją obawę, że tak naprawdę całe to badanie zakładało, że po drugiej stronie mamy osobę, która ma pewien sensowny poziom wiedzy w tym. Jeszcze był jeden zarzut, że te informacje, które wnioskowano, były dostępne w innych źródłach. To nie były informacje prasowe. Tam padały
były te informacje, zestawienia administracyjne, które mają tę samą wiarygodność. Czyli można to było uzyskać z innego zestawienia, ale odpłatnego i z tego nie korzystam. Pan autor badania, pan Marcin Rudzki się zgłasza, ale najpierw, żeby nie faworyzować początku sali, po kolei jakby może ustalmy pewną kolejność. Pani, pan Marcin Rudzki, tutaj pani chyba w pierwszej kolejności, po kolei będziemy przechodzić do kolejnych osób. Dziękuję bardzo. Adriana Bartnik, jestem i socjolożką, i prawniczką, i zależy mi najbardziej na tym, żeby to dzisiejsze nasze spotkanie posłużyło do wyciągnięcia pewnej takiej rekomendacji na przyszłość, ale zapisałam sobie to, co chcę powiedzieć, żeby było szybciej. Więc dokonując takiej analizy poglądów Polaków do prawa, w tym do prawa dostępu do informacji publicznej, nie sposób pominąć hipotezy trójstopniowego działania prawa. Adam Podgórecki wskazał w swoich pracach, iż między przepisem prawnym a zachowaniem występują trzy płaszczyzny zwane metanormami, od których w znacznym stopniu zależy to właśnie, jak dany przepis jest interpretowany i jaką postawę wobec niego zajmie adresat. Naszym adresatem może być tutaj i urzędnik, który dokonuje opiniowania, czy to jest informacja publiczna, czy możemy ją wydać, tak? I jak i również ten, który występuje z tym wnioskiem. Te trzy metanormy to typ ustroju społeczno-gospodarczego, typ podkultury prawnej oraz typ osobowości adresata. To, co istotne, to, że dokonując zmiany przepisów prawa, czyli to już się odwołuje do tego, co może się stać dalej z tym badaniem. Proszę, żebyście to uwzględnili wszyscy. To, co jest istotne, to, że dokonując zmiany przepisów prawa, należy dokonywać zmian także w tych trzech typach, należy za pomocą wszelkich dostępnych środków oddziaływać na te trzy typy, jeśli ustawodawcy zależy na odpowiednim, właściwym odbiorze zmienianego przepisu oraz odpowiednim poziomie legalizmu prawnego. Stąd nie powinny nas dziwić analizy społeczeństw w stosunku do prawa w odniesieniu do innych istotnych działań władzy, czy też grup posiadających władzę. Należy też zaznaczyć, że na te trzy metanormy może mieć też znaczący wpływ debata publiczna, jej kształt, częstotliwość wygłaszanych argumentów. Zatem postuluję, jeśli już mówimy o nadużywaniu, próbujemy powiedzieć o nadużywaniu prawa dostępu do informacji publicznej, to taka moja uwaga naukowca, prawnika i socjologa, może zasadniejsze byłoby pytanie, to jak funkcjonuje ustawa w zakresie dostępu do informacji publicznej? I wówczas należałoby badać również to, czy urzędnicy doskonale rozumieją tę ustawę i jakie stwarzają sami bariery dla wnioskujących. Za chwileczkę do tego wrócę. Tym samym sama idea badania tego, jak funkcjonuje ustawa o dostępie do informacji publicznej, jest jak najbardziej właściwa, zasadna. Nie dziwi mnie też pytania postawione przez badaczy, czy mamy do czynienia z nadużywaniem prawa dostępu do informacji publicznej, ale wówczas rozsądniej troszeczkę inaczej moim zdaniem należałoby zaprojektować to badanie. Przykładowo powinno być to badanie wniosków, a nie opinii urzędników. Wówczas badacze powinni usiąść nad tymi wnioskami i sami przygotowawszy narzędzie do oceny tego, co jest nadużywaniem prawa, niech opiniują, a nie urzędnicy za nich. Nadto niezasadne wydają mi się pytania, które padły w tym narzędziu. Czy mnie słychać? Dziękuję. Czy spotkał się pan z sytuacją, gdy ta sama osoba występowała z wnioskiem kilka razy? Po co pytać o to urzędnika, jak można poprosić urząd o statystykę w drodze dostępu do informacji publicznej? Wówczas mamy wiarygodne dane. Domyślanie się urzędników, do czego posłużą uzyskane informacje publiczne, a chociażby do pogłębienia wiedzy obywatela. Może wówczas sprawdzimy, po co ludzie czytają ustawy, czy żeby stosować prawo, czy żeby wiedzieć, czy żeby zgodnie z prawem prowadzić działalność gospodarczą i nie płacić kar do budżetu państwa. Co złego w tym, że ktoś sprawdza, czy urząd ma coś, ma jakieś na przykład regulacje, wewnętrzny regulamin, a jeśli tego nie ma, to będę chciała to sprzedać urzędowi. Mogę? Mogę, poprawiam funkcjonowanie urzędu. Czy można informacje było uzyskać w inny sposób? Jeśli tak, to w jaki? Jeśli już zadawaliśmy to pytanie, czy tą informacją można było uzyskać w inny sposób, to trzeba było zadać tam następne pytanie. Jeśli tak, to w jaki?
bo ja mogę uzyskać informacje, mam koleżanki w różnych urzędach, sądach i w innych miejscach i po prostu je zapytam po koleżeńsku. Mogę też wystąpić jako badacz, tak, jako naukowiec do badań naukowych. Można to odpowiedzieć. Nie wiemy, co kryło się w odpowiedzi, że można było uzyskać je w inny sposób. Tu trzeba byłoby zadawać pytania, aha, zatem te badania są badaniami opinii respondentów, a nie badaniami faktów i to mi bardzo przeszkadza. A tu trzeba by było zadawać pytania w drodze dostępu do informacji publicznej, powtórzę, wyniki byłyby wówczas wiarygodniejsze, czyli to, co powiedział Piotr Wagla-Waglowski. A zatem ta forma badania była niezasadna. Inny urzędnik nie mógł wyciągnąć też właściwych wniosków, bo on nie siedzi w głowie wnioskodawcy, po co mu są te badania. Powiem jednak tak, już dwie minuty, minutka. Zatem byłoby to świetne, to są świetne pytania do wywiadów pogłębionych. Nadużywanie prawa dostępu do informacji publicznej to raczej badanie tych spraw sądowych, w których sądy potwierdziłyby niezasadność wniosków i zasadność odmowy. Ale to wówczas raczej badanie też niezasadności wniosków, a nie tylko nadużywanie prawa. Konkludując, problemem jest to, że tych informacji nie ma w BIP-ie i nadto warto by było podać liczbę spraw, w których urzędy odmówiły dostępu do informacji publicznej, a później przegrały te sprawy przed sądami, bo za te sprawy ja zapłaciłam. I chciałabym wiedzieć, jaki tutaj jest procent odsetek złego funkcjonowania urzędów. Ale dziękuję. Już tak, bardzo dziękuję. Pamiętajmy, że wypowiedzi każdych z Państwa powoduje, że nie mogą wypowiedzieć się inne osoby. Ja widzę podniesione ręce zgodnie z kolejnością potem. Ja postaram się szybko, tak, od ogółu do szczegółu. Ja myślę, że kwestią kluczową jest odpowiedź na tą wątpliwość, którą wyraził pan dr Sibiga, czyli że wprowadzenie regulacji, czy wprowadzenie PiS-u nadużywania prawa może ograniczyć prawo do informacji. Ja bym chciał, żeby była absolutna jasność. Celem prowadzenia tego badania nie jest ograniczanie prawa do informacji publicznej. Można byłoby się nawet zastanowić nad postawieniem takiej pewnie odważnej bardzo tezy, ale jakby doregulowanie bądź dyskusja, przyczynek do dyskusji na temat pełnej regulacji, której jak wszyscy chodzimy do tego wniosku, brakuje w tym momencie, może usprawnić paradoksalnie ten dostęp. Czyli jeżeli będziemy szli w kierunku określenia, doprecyzowania nie tylko kwestii nadużywania prawa, ale w ogóle dostępu do informacji publicznej i stworzenia tych rejestrów, pewnych standardów, stworzenia statystyk, o których mówił pan dr Maciejewski, tak naprawdę będzie to prowadziło tylko i wyłącznie do polepszenia dostępu do informacji dla obywateli. Idąc dalej. Można oczywiście dyskutować na temat definicji. Ja mówiąc zupełnie szczerze, jestem bardzo wdzięczny za głosy, szczególnie krytyczne, bo to otwiera kolejne płaszczyzny, które wymagają rozważenia, wymagają pogłębienia, być może przeformatowania schematu myślenia. Natomiast w całej tej dyskusji dziwi mnie też trochę takie podejście, z którego wynika, że urzędnicy są oderwani od rzeczywistości. Urzędnicy nie wiedzą, kto pyta, nie wiedzą, w jakim celu. Oczywiście przepisy aktualnie obowiązujące nie dają możliwości zapytania, jaki jest cel. Natomiast o ile w dużych aglomeracjach, w dużych urzędach możemy mieć problem z określeniem wnioskodawcy albo ewentualnie potem sposobu wykorzystania przez wnioskodawcę danej informacji publicznej, tak w mniejszych jednostkach organizacyjnych, myślę, że pani mecenas na pewno to potwierdzi, dokładnie jest w stanie przewidzieć, może nawet nie przewidzieć, po prostu to wie, w jakim celu ktoś pyta o konkretną informację publiczną. Czy jest to pytanie związane z kontrolą i tak dalej, czy jest to pytanie zmierzające właśnie do tego, o czym mówił pan dr Sibiga, nękania urzędu, czy utrudniania jego pracy. Dziękuję bardzo. Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.
Ja jestem socjologiem, jestem metodologiem i mam dużo wątpliwości co do jakości tego badania. Ja znałam do tej pory kwestionariusz i zawartą w nim definicję. Znałam, ponieważ wczoraj miałam okazję, no, znałam wydruk kwestionariusza ze stron internetowych, którego zawartość pokrywa się dokładnie z tym, co Państwo dzisiaj prezentowaliście. Ale chcę powiedzieć, że do tej pory znałam kwestionariusz i zawartą w nim definicję z naciskiem na to drugie. W tej chwili wiem więcej, w związku z czym trochę mój punkt widzenia się poszerzył. Podstawowe wątpliwości mam co do tego, co jest celem tego projektu i co jest celem badania. Właściwie nie mam już wątpliwości co do tego, co jest celem tego projektu, ponieważ o ile jest jasno przewidziane w artykule 61 ustęp 3, co może być powodem wyłączenia, to w tej chwili ja rozumiem, że my się skupiamy na dodaniu jeszcze jednego celu wyłączenia, ponieważ mówimy cały czas o obciążeniach dla administracji publicznej i również ta pierwsza część tego spotkania na to niestety wskazuje. Przechodząc do metodologicznych moich uwag, ja mam doświadczenie w prowadzeniu ćwiczeń z metod badawczych. Przetłumaczyłam 3 grube podręczniki akademickie i zadawałam studentom lekturę na podstawie tych podręczników, a ćwiczenia były wyłącznie w formie warsztatowej. I muszę powiedzieć, że Państwo nie zaliczylibyście tych ćwiczeń. W dodatku nie zaliczylibyście ich na bardzo wczesnym etapie, a w każdym razie zostalibyście skorygowani na wczesnym etapie. Głupia mi trochę to mówić w stosunku do kolegów socjologów, natomiast tak jak widziałam wady kwestionariusza, tak w tej chwili widzę wady procesu, bo to proces jest jak drzewo, tak? Jeżeli wady są w korzeniu, to drzewo nie wyrośnie tak, jakbyśmy od niego oczekiwali. Po pierwsze, należałoby określić, co chcemy badać, czyli tutaj przechodząc do celu badań. Trochę jest sprzeczność między tym, co mówi pani doktor Ryń, a tym, co mówi pan Rudzki. Pan Rudzki w swoim wystąpieniu powiedział, że celem badań była empiryczna weryfikacja hipotez stawianych przez prawników. Nie przytoczył tych hipotez, więc nie wiemy do końca, co było weryfikowane, więc nie wiemy, na ile trafne są te badania. Pani doktor Ryń z kolei powiedziała przed chwilą, że celem badań było dowiedzenie się, jak problem wygląda w opinii urzędników. Więc ja nie do końca nadal wiem, co jest celem badań, więc jakby na tym pierwszym etapie procesu badawczego występuje pewna niejasność. Druga rzecz, którą należało zrobić, to jest sprawdzenie stanu badań w tej dziedzinie i tu się przychylam do tego głosu, że można bardzo wiele danych już istniejących można było wykorzystać w etapie wstępnym, zwłaszcza dane tak zwane niereaktywne, czyli urzędowe, czyli takie, gdzie nie musimy nikomu zawracać głowy odpowiedziami na nasze pytania. Bardzo istotnym błędem wynikającym poniekąd z tych poprzednich jest to, że nie zostało zdefiniowane właściwie pojęcie nadużywania czy w ogóle dostępu do informacji publicznej. A ta definicja, która została przez Państwa sformułowana, ona się nie musiała znaleźć w ankiecie. I tutaj się głęboko nie zgadzam z panem Rudzkim, ponieważ w ankiecie żadna definicja nie musi się znaleźć. Tam się powinny znaleźć inne rzeczy, czyli wskaźniki. Co do definicji, przede wszystkim oczekiwałabym, że zostanie określone, co oznacza ten przedrostek nad. Ponieważ my mówimy o nadużywaniu, a to znaczy, że odnosimy się do pewnej normy używania. Czyli musielibyśmy określić, co jest zwykłym używaniem, co jest nadużywaniem i tego tutaj nie ma. Nie wiem zupełnie, dlaczego Państwo przyjęliście tą definicję celowościową, właśnie z tego względu, że cel znają tylko wnioskodawcy i nawet w małych gminach może być jedynie domniemanie celu. Natomiast o kończenie. Tak. A przepraszam, ale opóźnienie mamy w całym tutaj tym. A Państwo obiecywaliście, że będziemy mieli możliwość się też wypowiedzieć, więc gdyby to badanie konstruować od nowa, to oczywiście należałoby badać wnioskodawców albo same wnioski, tak jak Pani mówiła. I dopiero wtedy, jak mamy tą definicję, to stawiamy precyzyjne pytanie badawcze. To pytanie stawiamy sobie, czyli musimy określić, na jakie pytanie my szukamy odpowiedzi. Potem należy skonceptualizować inne pojęcia i zoperacjonalizować naszą definicję. I to jest tutaj błąd, który zaważył na jakości kwestionariusza, ponieważ operacjonalizacja oznacza przypisanie wskaźników, czyli my powinniśmy zadawać pytanie takie, które dla respondenta jest zrozumiałe, czyli my powinniśmy pytać o to, po czym oni mogą poznać, że następują te nadużycia, a my o to zupełnie nie pytamy. Próba i kwestionariusz też budzą moje zastrzeżenia. Próba przede wszystkim dlatego, że można było to zrobić na pełnej próbie, bo ta próba nie jest pełna, bo wiemy, że mamy ponad 3000 gmin, ponad 300 powiatów. Można było spokojnie tak tanie badanie przeprowadzić na pełnej próbie i mieć o wiele bardziej wiarygodne wyniki. Tym bardziej, że był bardzo wysoki wskaźnik odpowiedzi, wynikający trochę z tego, że to zostało po prostu potraktowane też jako wniosek o dostęp do informacji publicznej. I dopiero wtedy możemy zestawić dane. Przy czym oczywiście to, co Pani pokazała, te częstości bezwzględne, one powinny być częstościami względnymi, czyli my powinniśmy pokazać, ile razy nadużywano w stosunku w ogóle do wniosków.
a też uwzględnić na przykład sytuacje, kiedy nie były składane wnioski specjalnie, tak? Bo bez wniosku również można udzielić takiej informacji. I chciałam jeszcze tylko wskazać na trzy problemy merytoryczne, mianowicie nawiązać do tego, co mówiliśmy poprzednio o pozytywnym teście szkody. Ten pozytywny test szkody, przecież to urzędnik ocenia, tak? My nie mamy sprawnego mechanizmu, który by nam pozwolił określić albo urzędnikowi uzasadnić odpowiednio, że to nie jest tylko wymówka. I w tej chwili przy naszej kulturze jawności, która jest kulturą niedojrzałą, żeby nie powiedzieć niedorozwiniętą, ten pozytywny test szkody, wprowadzenie czegoś takiego będzie oczywistym ograniczeniem. Administracja nie jest niesprawna z powodu nadużywania dostępu do informacji publicznej, jest niesprawna z innych powodów, z powodu licznych przeregulowań, z powodu braku nowoczesnych narzędzi zarządzania informacją. Natomiast nadużywanie dostępu być może kiedyś, za ileś lat, pojawi się taki problem u nas, oby nie z powodu zamachów terrorystycznych, ale myślę, że przy takim poziomie jawności, gdyby jawność miała być przyczynkiem do tych zamachów, to jesteśmy całkowicie bezpieczni. Dziękuję. Bardzo dziękuję Pani za wypowiedź. Bardzo powiedziała Pani o tym, że będzie Pani oceniać metodologię socjologiczną badania. Bardzo dziękuję za uwagi. Ja w tym zakresie się nie odniosę, przekażę głos prowadzącej badania. Ja nie jestem socjologiem i nie wypowiadam się na temat, który nie jest przedmiotem moich zainteresowań zawodowych, a także pewnej profesjonalnej wiedzy. Chciałam jednak zwrócić uwagę, że odniosła się Pani do kwestii artykułu 61 Konstytucji, dokonała Pani oceny merytorycznej, nie wiem czy z punktu widzenia socjologicznego. Tutaj no, wydaje mi się, że oceniać metodologię bardzo chętnie usłyszamy słuch krytyki. Z punktu widzenia jednak artykułu 61 Konstytucji nikt nie mówi o odrębnej przesłance ograniczającej. Nikt nie w ogóle nie wspomniał nawet o konieczności zmiany Konstytucji. Jednak co mają tutaj Trybunał Konstytucyjny i sądy administracyjne? Wskazują na element sprawności jako element porządku publicznego. Również nie mogę się zgodzić z tym, że mogliśmy oceniać wnioski. Jak mogliśmy oceniać wnioski, jeżeli w trybie dostępu do informacji publicznej ja nie mogę zgodnie z polskim prawem, ustawą o dostępie do informacji publicznej, żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego. Teraz jeżeli chodzi o odpowiedź z punktu widzenia socjologicznego, przekażę głos prowadzącej badania, ponieważ ja się po prostu na tym nie znam i nie chcę się wypowiadać. Z punktu widzenia pełności bazy jednostek, które zostały poddane badaniu, no to uważam, że wykazaliśmy wszystkie te, które są uwzględnione w statystyce publicznej i nie można było zrobić pełniej. Czyli te jednostki administracji, które są tak zdefiniowane, zostały uwzględnione w aparacie losowania, czyli w tej liście, która stanowiła podstawę przedmiotu doboru jednostek do próby. Wszystkie metodologiczne warunki losowości próby i zapewnienia struktury odpowiadalności próby co do populacji generalnej zostały zachowane, dlatego ten argument uważam za merytorycznie niezasadny. Natomiast to, co do tego, czy Pani widziała narzędzie. Otóż nie widziała Pani narzędzia, dlatego że to narzędzie w wersji papierowej tak naprawdę istnieje tylko u nas jako organizatorów badania, natomiast było dostępne jedynie w wersji elektronicznej i to, co krąży po sieci, już pomijam aspekty etyczne udostępniania cudzego narzędzia niepełnego i poddawania go ocenie, ale to nie było pełne narzędzie, dlatego że ono było zbudowane na zasadzie pytań filtrujących odpowiedzi z kibów, czyli nie wszystkie pytania były widoczne dla wszystkich odpowiadających. W zależności od tego, którą odpowiedź zaznaczono, ten zestaw pytań był dostępny tej osobie. Teraz nie można ocenić całego narzędzia, jeśli nie widzi się wszystkich pytań. To udostępnijcie narzędzie. Liczba pytań mi się zgadza. Liczba pytań to nie jest to samo, co liczba zmiennych i jeśli podaje się Pani za metodologa, to chyba to Pani nie. Myślę, że zostawmy na razie.
tę kwestię. Kolejne pytania z sali. Nie wiem, czy dobrze oceniając kolejność, chyba najpierw był pan Krzysztof Izdebski. Ach, dobrze, to w takim razie tak. Nie zrzekając się mojego. Bardzo dziękuję, panie Krzysztofie. Dziennik Gazeta Prawna, Ewa Iwanowa. Ja miałam okazję z panią doktor wczoraj rozmawiać o tych badaniach i miałam też okazję się z tymi badaniami zapoznać, za co bardzo dziękuję, bo moim zdaniem te badania są bardzo ciekawe i myślę, że należy się nad nimi bardzo mocno pochylić, ale one są tylko przyczynkiem do zbadania problemu nadużywania prawa do informacji, jeżeli takowe istnieje. Natomiast pani wczoraj podczas rozmowy ze mną sformułowała taką tezę o tym, że poddajecie państwo, tutaj pozwolę sobie zdecydować, poddajemy pod debatę publiczną pewien problem. W ramach naszych badań uprawdopodobniliśmy, że mamy do czynienia ze zjawiskiem nadużywania prawa do informacji. Pytanie, czy taki musi być koszt społeczny realizacji zasady jawności? I tu mam wielkie zastrzeżenie, bo moim zdaniem państwo tego nie uprawdopodobnili, tak? Bo tego nie dotyczyły te badania. Pozwolę sobie na taką analogię, bo oprócz tego, że jestem prawnikiem, jestem też historykiem i miałam okazję badać procesy o czary. I gdybyśmy w XVII wieku czy w XVI zapytali szacowne grono prawników, ale też społeczeństwo o to, czy istnieją czarownice, to odpowiedzieliby nam na to pytanie pozytywnie. I myślę, że te wyniki byłyby znacznie wyższe niż te, które państwo prezentują. Zatem to, czy w głowach urzędników istnieje taki problem, to jest jakby tylko jakby ocena ich mentalności, tak? I ocena z ich punktu widzenia. Natomiast to nie jest uprawdopodobnienie istnienia samego zjawiska. I to jest jedna uwaga. Druga uwaga to kwestia pieniactwa. I powiem tak, rozumiem pewnych urzędników, że stykają się z obywatelami, którzy wykorzystują instrumenty, które daje im prawo do granic możliwości. Ale to nie jest problem wyłącznie urzędników i to nie jest problem wyłącznie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Jeśli zapytają państwo prokuratorów o to, czy oni stykają się z pieniactwem, z nadużywaniem praw, które mają obywatele, to oni powiedzą o tym samym, tak? Konkluzja będzie podobna. Też stykają się z pieniactwem, też dotykają ich takie problemy jak składanie kompletnie bezzasadnych wniosków o ściganie przestępstw, które nie istnieją. I czy to powinno nas prowadzić do konkluzji, że w takiej sytuacji należy ograniczyć obywatelom prawo do tego, żeby składać do prokuratora doniesienia o popełnieniu przestępstwa? I ostatnia kwestia, to muszę powiedzieć, że te badania są dosyć optymistyczne paradoksalnie, tak mi się wydaje. Już pomijając kwestię reprezentatywności tej próby, bo jak rozumiem, ta próba, którą państwo badali, to próba 600 kilkudziesięciu podmiotów, tak, jeśli dobrze zrozumiałam, prawda? To pomijając już kwestię, na ile jest ona reprezentatywna, bo nie jestem socjologiem, więc nie podejmuję się tutaj jakby oceny tego. Natomiast moje zdanie, te badania są niesamowicie optymistyczne, tak? Jeśli 60 kilka procent urzędników dostrzega, że jest nadużywane prawo do informacji, to ja jestem zaskoczona, bo ja myślałam, że 100% tak powie. Dziękuję. Dziękujemy. Myślę, że może ja spróbuję łącznie odpowiedzieć, bo pewnie jak podejrzewam, chociaż pan Krzysztof Izdebski również krytycznie odniesie się, wtedy mogłabym łącznie odpowiedzieć. Zgłasza się potem, że pani profesor Małgorzata Jasikowska. Dziękuję bardzo za danie mi głosu. Nie wiem, czy krytycznie. Ja chciałbym tą dyskusję, którą my teraz toczymy, osadzić w pewnym kontekście, bo ja mam wrażenie, że ten kontekst on trochę ucieka i też on ma wpływ na to, jak odbierana jest ta dyskusja. Ogromnie żałuję, że nie ma już pani rzecznik, która otworzyła dzisiejszą
dzisiejsze spotkanie. Bardzo cenię sobie panią profesor. Chciałbym się odnieść też w tym kontekście do tego, co ona powiedziała, no, otwierając konferencję, no, właśnie pod takim tytułem dotyczącą tego zagadnienia. Znaczy, wymieniła kilka przykładów, które, no, przykłady miałyby, ja przynajmniej tak odebrałem, nie wiem czy państwo, no, łączyć się jakoś, nie mówię, że koniecznie obrazować, ale łączyć się z nadużywaniem informacji publicznej. W tym był, no, zaczęty zamach w Madrycie. Nie wiem, trudno mi jest sobie wyobrazić, znając kontekst zamachu w Madrycie, jak jawność temu nie wiem, doprowadziła do tego, czy jakby mogła przeszkodzić. Prawo własności, tu był przykład osoby, która, no, wyłudziła, tak, czyli nie można mieć o nadużywaniu, czyli pojęciu z kategorii prawa cywilnego, o której zresztą tutaj była mowa, no tylko to jest zwyczajna kradzież. Tu też, no, pojawia się cały czas ten przykład o osobach, które paraliżują działanie urzędu właśnie w kontekście nadużywania informacji publicznej. No jeżeli paraliżują, ja nie jestem karnistą wprawdzie, ale to pamiętam, że gdzieś w kodeksie karnym jest taki przepis, który ma chronić cele związane z paraliżowaniem instytucji publicznych. Jeżeli chodzi o więźniów, też tutaj była zwrócona uwaga na te koszty. Proszę sobie wyobrazić, ja mam takiego, trudno powiedzieć, no, znajomego już w tej chwili więźnia, który przez 4 lata, no, ciężką walką udało mu się zapewnić, że w jednym więzień jest BIP dostępny. To jest więzienie w Sztumie i no, tylko do 4 stron. Ministerstwa Sprawiedliwości, Rządowego Centrum Legislacji, strony sejmowej i strony właśnie Rzecznika Praw Obywatelskich. No, czyli siłą rzeczy, jakby nie chcieli, to te znaczki muszą realizować, jakby w tym jest problem. Kolejny kontekst, który jeszcze mam chwilę, kolejny kontekst, który chciałbym przedstawić, to jest to, że często odwoływanie się do tych doświadczeń międzynarodowych, tak, czy w tym doświadczeń chociażby angielskich, które rzeczywiście te przepisy zawierają. Natomiast nie zmienia to faktu, że organizacje samorządowe, powiedzmy tak jak Związek Powiatów Polskich, czyli Local Governments Association, no, starają się, no, właśnie pod takim pozorem ochrony skuteczności działania administracji deprecjonować wnioskujących, też składają, na przykład opublikując listę najbardziej niedorzecznych wniosków, które zostały złożone. W tym potem się okazuje, że te wnioski wcale nie były takie niedorzeczne, bo między innymi problem, nie wiem czy państwo wiecie, ale jest problem z przechowywaniem zamrożonych zwierząt, które były poszkodowane w wypadkach samochodowych, to są określone koszty, no, natomiast to było wyśmiane. No ale teraz już kończąc, bo już nie będę odwoływał się do kwestii tej definicji, bo tutaj Piotr Waglowski i przedmówcy, wydaje mi się, że doskonale ujęli problem z definicją nadużywania informacji. Ja tylko, no, powiem też o takim problemie już na zakończenie, który może pozwolić nam wyciągnąć jakieś wnioski. To jeżeli osoby chcą bronić swoich praw, też często wynika z tego, że te informacje rzeczywiście, o czym wszyscy wiemy, nie są proaktywnie publikowane. Proszę sobie wyobrazić, że mniej więcej raz w miesiącu do poradnictwa, które prowadzimy, trafiają problemy związane z tym, że osoby nie mogą otrzymać protokołów z kontroli, na przykład protokołów z kontroli szpitali, którym zarażono się sepsą, często śmiertelnie. Proszę sobie wyobrazić wreszcie, że tutaj akurat przykład pani mecenas dała, że urzędnicy, znaczy, że obywatele proszą o kilka faktur, ale na jednej fakturze akurat na obsługę prawną dane tego przedsiębiorcy są zamazane. Zresztą tutaj pani mecenas będzie widziała, o kogo chodzi, bo sama tutaj tą sprawę prowadziła. No i takie wnioski na koniec, tak? Oczywiście możemy mówić o tej proaktywności, natomiast tu mi się, jak pani doktor mówiła o tych WZ-kach, tak? Znaczy, czy problem jest rzeczywiście taki, że ludzie żądają tych wielu decyzji dotyczących warunków zabudowy? I oczywiście tu odpowiedź naturalna, dodawajmy wszystko w sieci, co wiem, że też może być problemem, ale chyba problemem jest to, że my nie mamy planu zagospodarowania, tak? Czyli znowu cofamy się do funkcji państwa. Ja bym chciał, żeby ta dyskusja rzeczywiście też opierała się na tym, ponieważ mówimy o pewnych ograniczeniu. Jednak czy to będzie porządek publiczny, czy nie, tutaj jestem w stanie z panią doktor się zgodzić. Natomiast też zgodnie i z zasadą proporcjonalności, i
z pamięcią o tym, że nie jest to tylko prawo konstytucyjne, ale prawo człowieka, to może takie badania, jeżeli one tutaj już nie wnikam, no nie jestem socjologiem, byłyby wiarygodne, to zacząć od tych rozwiązań nie dotyczących ograniczenia, tylko co można zrobić, żeby nie trzeba było narzekać na to prawo, żeby ta administracja była skuteczna, czyli innymi słowy zastanowić się nad obecnym modelem kontroli. Tutaj ja nie uważam, że ten model kontroli wprowadzony przez organ kolegialny czy jednoosobowy rozwiąże ten problem. Problemem jest to, że tak naprawdę mimo tego, że sądy administracyjne wydają wyroki nawet pozytywne, no trudno jest bardzo ten dostęp do informacji wyegzekwować. No i to jest rzeczywiście rzecz, którą powinniśmy się w tym kontekście zastanowić, czyli przede wszystkim egzekwowanie tego prawa, bo my mówimy też w kontekście, proszę Państwa, 25% gmin w Polsce nie odpowiada w ogóle nic na wnioski, 1/4, no to jest no ponad 500, jakby nie robi sobie nic z tego prawa, prawda? Ale jakby chciałbym zakończyć, bo wiem, że już przekroczyłem czas i bardzo dziękuję za to Pani Doktor, że mi pozwoliła na to. Chciałem powiedzieć, że jeżeli już zastanawiamy się nad tym, że takie pojęcie istnieje czy nie istnieje, ale to przede wszystkim receptą na to nie powinno być w pierwszej rzędzie ograniczanie tych uprawnień, które mają obywateli, bo mam wrażenie, już tak się zapętlając, że troszkę pani rzecznik nastawiła w takim koncepcie, że my obywatele tą naszą jawnością możemy doprowadzić do bardzo złych rzeczy, które mi się, szczerze mówiąc, z tym w ogóle tematem nijak nie łączą. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo panu Krzysztofowi Zdebskiemu za głos. Ja myślę, że tutaj nie mamy jakby pewne wartości, których mówimy, są wartościami tożsamymi. Ja mam nadzieję, że także sieć obywatelska Watchdog Polska, która śledzi nasze konferencje, także je nagrywa, ma świadomość, że zajmujemy się innymi problemami niż tylko tym problemem. Jest to wycinek, to ja podkreślam, wycinek pewnych prac, które my tu prowadzimy. Również w czerwcu sieć obywatelska została zaproszona do pewnej współpracy, do zaprezentowania pewnych koncepcji związanych z poprawą istniejącej sytuacji. Musimy bowiem pamiętać, że możemy narzekać na istniejącą sytuację. Jest ten projekt, także pewna współpraca instytucjonalna między podmiotami. Myślę, że jest pewną drogą do tego, by poprawiać świat i nie tylko narzekać. Tak samo można oczywiście pewne rzeczy kwestionować, możemy się różnić w pewnych sprawach, ale myślę, że ten cel dobrego administrowania, w tym udostępniania właściwie obywatelom informacji publicznej, jest naszym wspólnym celem. I ja ten apel do pewnej strony społecznej dalej tutaj podnoszę. Możemy dyskutować, możemy rozmawiać o pewnych propozycjach. Myślę, że to nie jest tak, że jest jakby tutaj jakieś fundamentalne między nami różnice, przynajmniej do jakby istoty tej kwestii, czyli prawa do informacji publicznej. Może ja potem paneliści zaproponowali, żeby podsumować na koniec, więc ja może wtedy, albo nie, już teraz jak zaczęłam mówić, to już odniosę się także do kwestii czarów. I tutaj oczywiście możemy dyskutować i każdy może mieć różną opinię. Ja nie mam jakby, ja nie widzę jako prawnik administratywista innego narzędzia w obecnym stanie prawnym do tego, żeby ustalić, czy pewien problem istnieje, czy nie. Dlatego, że musiałabym odwołać, uchylić normę ustawy o dostępie do informacji publicznej, bardzo istotną. To, że od wnioskodawcy nie można pytać, po co jemu jest informacja. Dla mnie to jeden z fundamentów prawa do informacji publicznej. Jeżeli ono istnieje, to jedynie mogę w ten sposób zweryfikować istnienie pewnego zjawiska,
o którym mówią sędziowie sądów administracyjnych, o którym mówią urzędnicy, ale tu już ustaliśmy, że oni mogą mówić dla własnej wygody, ale nie możemy też w takich intencji zawsze jakby o takich intencjach mówić. Mówią także przedstawiciele samorządowych kolegiów odwoławczych orzekających w tych sprawach. Ja nie widziałam jakby, ale także nikt z Państwa nie zaproponował innego narzędzia. Teraz Pani Profesor. Ale jak ja? Ale skąd Pani będzie wiedziała, jakie są intencje wnioskodawcy? Zapytam się o wnioskodawcy. Nie chcę pytać kogoś... Pani nie może, Pani narusza prawo. Mogę, jestem naukowcem, mogę zapytać... Pan zdrowia też się pyta w badaniach medycznych. Nawet się pyta o rodzaje podpasek, jakie się używa. Natomiast o to może zapytać anonimnie. Ale ja jako badacz, naukowiec, prawnik, socjolog gwarantuję Pani swoją wiedzą prawną i socjologiczną, że może Pani wysłać zapytanie do obywateli, po co występowali, czy występowali, a najpierw pytanie filtrujące, czy występowali z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, a następnie jeśli odpowiedzą tak, po co im była ta informacja? Ja myślę, że może mam... Następne jest jedna z rzeczy i druga rzecz, jeśli badamy urzędników, to badajmy wywiadami. Wywiady pogłębione byłyby tutaj rzeczy bardziej wiarygodne. Jeżeli mogłabym, dosłownie minutę, ja w odpowiedzi właśnie na tę zaproponowaną metodologię. Proszę Państwa, jest pewien problem, mówię to również jako prawnik zajmujący się ochroną danych osobowych od lat kilkunastu. Jest istotny problem związany z dotarciem do wnioskodawców właśnie z uwagi na ustawę o ochronie danych osobowych. Proszę pamiętać o tym, że zgodnie z artykułem 26 ustęp 1 punkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych administrator danych, który w tym przypadku jest organ administracji publicznej, do którego wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej, jest związany celem, dla którego zebrał dane. Tym celem jest realizacja wniosku o dostęp do informacji publicznej. Oczywiście w ustępie 2 artykułu 26 mamy określone sytuacje odstąpienia od owego celu, ale bardzo trudno jest od tego celu odstąpić z tego względu, że musielibyśmy zagwarantować sobie w związku z dostępem do informacji publicznej zgodę osoby, której dane dotyczą. Żaden organ administracji publicznej nie jest zobowiązany do tego, żeby występować o zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym przypadku. W związku z tym tutaj istniałby istotny problem związany z tym, ażeby skontaktować się z poszczególnymi osobami, które składały wnioski o dostęp do informacji publicznej. Stąd tego typu metoda może być kwestionowana z racji ograniczeń wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych. Pewnie, proszę Państwa, nie byłoby to niemożliwe, gdyby było tak, że tego typu badania z założenia prowadzimy zawsze przy składaniu wniosków o dostęp do informacji publicznej, można by było jednocześnie prosić o ową zgodę i w tym celu informacje wykorzystywać. Natomiast tu mieliśmy do czynienia z badaniem, które było czynione ex post, po złożeniu wniosków o dostęp do informacji publicznej. Stąd trudno byłoby dotrzeć do wnioskodawców z tego typu pytania. Dziękuję bardzo. To jeszcze wytłumaczę, a potem nie chodzi o to, żebyśmy my jako naukowcy znowu, dziękuję, żebyśmy żądali, żeby urzędnicy zrobili za nas to badanie, bo to też byłoby nadużywanie, ale raczej jest taka instytucja, która się nazywa CBOS. Nie wiem, czy Państwo słyszeliście i można poprosić CBOS o zrobienie takich badań, żeby zadali w pierwszym pytaniu pytanie, czy występowałeś z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej, a następnie dlaczego. To są badania wówczas robione z zewnątrz, niekoniecznie, a poza tym jest jeszcze mnóstwo innych uregulowań, ale nie chcę już przedłużać kwestii metodologicznej. Dziękuję. Myślę, że tutaj w kwestii prawnej się nie zgodzimy. Po prostu nie ma, jest to po prostu niemożliwość. Prawo według mnie jest tutaj jasne. Przyjęcie tej metodologii może z punktu widzenia socjologicznego byłoby możliwe. Prawnie jest w mojej ocenie niedopuszczalne, a myślę nawet, że byłoby... stanowiłoby pewne naruszenie obywatelskiego prawa do informacji publicznej, bo bardzo chętnie odnosimy się do kwestii praw człowieka,
ale wtedy, kiedy one są po naszej stronie w dyskusji. Musimy tutaj jednak pamiętać, że właśnie to, że nie pytamy dlaczego, jest fundamentem prawa informacyjnego jako prawa człowieka. Teraz oddaję głos pani profesor Jaśkowskiej. Trochę mi to przypomina fraszkę, każdy mówił o czymś innym, jak to w życiu jest rodzinnym. Teraz reasumując to, co chciałabym przedstawić, to co ja uważam na ten temat i być może, że zwaśnione strony mogłyby dojść do pewnej zgody. Mianowicie, po pierwsze, jeżeli chodzi o koncepcję nadużycia prawa, bo padało pytanie, to jest tak, że to jest koncepcja, która nie istnieje, to koncepcja nadużycia prawa istnieje i w teorii jest stosowana. Koncepcja, nie można mówić o nadużyciu wolności, chociaż co do tego też można by się zastanawiać, natomiast nadużyciu prawa, czyli tam, gdzie istnieje obowiązek innego podmiotu, taki termin jest stosowany. Ja proponowałam dlatego między innymi, żeby rozważać to nadużycie prawa, po to między innymi, żeby uniknąć emocji z obydwu stron. Właśnie z tych dwóch powodów, zresztą to by według mnie dawało pewną równowagę. I moglibyśmy spojrzeć na ustawę o dostępie do informacji publicznej z dwóch różnych punktów widzenia, bo podkreślam, tak samo jak jest nadużycie prawa do informacji, tak samo jest nadużycie ze strony organów, które tej informacji za wszelką cenę starają się nie udzielać. Jeżeli taka koncepcja jako teoretycznie jest możliwa, powstaje następne pytanie. Czy ona jest pewnym problemem na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej? I tutaj możemy się zgodzić z tym, że te badania są ułomne. Nie bardzo odpowiadało stanowisko pani Iwanowej, ale stanowią dobry punkt wyjścia. Na to, że są ułomne, ja też starałam się zwracać uwagę w trakcie dyskusji, natomiast no, nie mamy innych, w tej chwili jest to pewien punkt wyjścia do dalszej dyskusji. I teraz następne zagadnienie. Czy to jest problem, jeżeli wynika nawet z tych ułomnych badań, że dla organów stosujących prawo to jest problem? To przynajmniej się nad tym należy zastanowić i pochylić. I pytanie jest nad tym, pochylmy się. To nie jest tak, że my jesteśmy ustawodawcą i od razu wprowadzamy granice, która coś, co ograniczy prawo do informacji. Proszę Państwa, będąc wielką zwolenniczką jawności, przecież od początku, kiedy chcieliśmy obronić szerokie pojęcie do informacji, prawa do informacji publicznej, które, proszę Państwa, wcale nie jest czymś oczywistym, bo się pojawiają również inne orzeczenia i ja Państwa też ostrzegam, żebyśmy nie wylali dziecka z kąpielą. To musimy szukać instrumentów zabezpieczających. I te instrumenty zabezpieczające były poszukiwane od samego początku. To nie jest prawda to, co pani powiedziała, że dopiero w późniejszych orzeczeniach pojawiło się to pojęcie informacji przetworzonej jako zbioru informacji prostych, bo ono było na samym początku i chodziło o to, żeby uratować szeroko rozumiane pojęcie do informacji publicznej przez to, że będziemy bronili organy tam, gdzie nie są w stanie udzielić informacji, bo powiedzmy uczciwie, chodzi o sprawność działania. Można powiedzieć, szukajmy innych instrumentów, ale póki ich nie mamy, to my musimy po to, żeby dać szerokie prawo do informacji, jednocześnie zabezpieczyć interesy tego drugiego podmiotu. I ja się zgadzam z tym, co powiedział pan nie może być, że jednym z celów była realna możliwość obrony swoich praw. Oczywiście dlatego sądy administracyjne między innymi w sprawach tych dotyczących przedsiębiorstw energetycznych i innych mówią, to jest informacja publiczna, ty jesteś podmiotem zobowiązanym, bo ty masz... Ale proszę Państwa, jeżeli stąd, niezależnie od tego, jak tę instytucję będziemy nazywać. Ja gotowa jestem zgodzić się z tym, nie mówmy o tym nadużyciu, jak to Państwa razi. Mówmy na przykład o tym, że chodzi o danie takiej ilości informacji, jaką podmiot jest w stanie udzielić bez szwanku
dla wykonywania swoich podstawowych zadań. Bo my ten problem widzimy, proszę Państwa, to przecież w gruncie rzeczy o to chodzi. To jest zmienna. Być może jutro, pojutrze, po pojutrze będzie można udzielać większy zakres informacji. I ja wiem, że można publikować w sieci. My jako pierwsi opublikowaliśmy te zbiory orzeczeń. Nie każda instytucja ma takie pieniądze, żeby móc od razu opublikować wszystkie decyzje administracyjne. Także też na to spojrzyjmy z tego punktu widzenia. I dla mnie, stąd mówiłam o tym, ta instytucja nadużycia wiąże się w gruncie rzeczy z realną możliwością udzielenia tej informacji wtedy, kiedy jestem pełna dobrej woli. Chcę udzielić tej informacji. Nie ma przeszkód, ale też muszę mieć realną możliwość. I proszę zwrócić uwagę, że jeżeli my o tym nie będziemy mówić, to ustawodawca tak i tak zrobi. I zrobi w taki sposób, że obudzimy się, proszę Państwa, z ręką w nocniku. Bo zostanie ograniczone prawo do informacji w znacznym stopniu. Proszę Państwa, ta dyskusja, czy RIUS, czy prawo do informacji, już jest bardzo niebezpieczna, bo się powoduje, że powoduje to, że w zakresie wciska się te wszystkie inne cele niż jawność, transparentność, prawo do ponownego wykorzystania. Proszę zwrócić uwagę, że tam już pojawiła się klauzula, która mówi o tym, to co myśmy robili w zakresie tych informacji przetworzonych. Jeżeli to przekracza możliwości działań, funkcjonowania organu, możesz odmówić każdej informacji. Przecież tak naprawdę można to zrobić z punktu widzenia zasady proporcjonalności. Nie chodzi o to, żebyśmy my się między sobą, proszę Państwa, kłócili, czy taka metodologia. Oczywiście, że metodologia nie jest godna zachwytu. Nie będę mówiła, że jest. No. Sama wskazywała nas, ale my szukamy instrumentów, które pozwalają, które pozwolą nam zachować tę instytucję i jednocześnie pozwolić na funkcjonowanie tych organów, bo to jest problem. Może znikomy, ale jest. I on jest dostrzegalny również z punktu widzenia sądów administracyjnych. I proszę Państwa, chodzi o znalezienie takiego mechanizmu. Przecież tak samo pytamy się Państwa, niech Państwo nam pozwolą taki mechanizm wykształcić. To wszystko. Jeszcze są głosy w dyskusji. Pan doktor Maciejewski, sugerowałabym najpierw te osoby, które nie dyskutowały. Czy te osoby, które nie dyskutowały, jeszcze miałyby ochotę? Pan doktor Maciejewski, czy ktoś jeszcze z osób, które nie dyskutowały, ja widzę tutaj pan, czy ktoś jeszcze z tych osób, które nie zabierały głosu, chciałyby, żebyśmy mieli jasność, jakim czasem dysponujemy? Nie widzę. W takim razie przekazuję zgodnie z kolejnością mikrofon. Proszę Państwa, rzeczywiście do wszystkich właśnie wątków chciałbym się odnieść, ale nie mogę tego zrobić. Natomiast zacząłbym chyba od tego najważniejszego, od czego zaczęła Pani profesor Jaśkowska dzisiaj na początku. Mianowicie rzeczywiście jest tak, że jeśli my nie podejmiemy pewnych problemów i nie rozwiążemy ich, to te problemy rozwiąże jeszcze, daj Boże, ustawodawca. Gorzej, tylko rozwiąże je sąd naczelny administracyjny w swoich orzeczeniach. Nie mówię tutaj o... Nie mówię teraz pod adresem Pani profesor Jaśkowskiej. Mam na myśli, od razu się wytłumaczę może, mam na myśli na przykład orzeczenie z dokumentem wewnętrznym, bo z tym już nie popolemizujemy. O ile w procesie legislacyjnym możemy jakoś tutaj negocjować z tym naszym ustawodawcą, o to jeśli na przykład właśnie Naczelny Sąd Administracyjny wprowadza pojęcie dokumentu wewnętrznego, no to to jest ostatnia instancja i nic z tym nie można zrobić. To jest coś, co mnie na przykład motywuje do tego, żeby rozwiązywać problemy. No, nikt jeszcze nie poszedł wyżej, a... Można. Właśnie Trybunał. Jest, jest Trybunał.
W każdym razie, to jakby, moim zdaniem, dyskusja akademicka, która potem prowadzi do jakichś rozsądnych rozwiązań, nie mów niekoniecznie legislacyjnych, jest moim zdaniem najlepszą metodą i warto z problemom stawiać czoło. I teraz, proszę Państwa, to nie zawsze musi być tak, że my musimy ograniczać, widząc problem nadużywania, bo moim zdaniem on jest, ale to już jakby nie będę uzasadniał, musimy ograniczać prawo dostępu. Rzeczywiście, tutaj padły fajne pomysły, bo problemem, jeśli urząd jest zawalony wnioskami, nie wyrabia się z ich obsługą, to rzeczywiście problemem i rozwiązaniem tego może być wprowadzenie porządnego systemu zarządzania informacją w urzędzie. I dzisiaj oczywiście elektroniczny obieg dokumentów jest standardem w biznesie, w urzędach dalej te papiery się przewraca. Oczywiście pojawia się pytanie o to, ile to kosztuje, kto ma płacić, ale dlaczego centralnie Ministerstwo Administracji nie mogłoby czegoś takiego zafundować? IT nie jest naszą mocną stroną w tym kraju, no ale okej, to jest jakieś rozwiązanie, które może być. Ale, proszę Państwa, jeśli twierdzimy, że jest nadużywanie prawa dostępu, to być może ograniczy je wprowadzenie opłaty dla tych, którzy w okolicznościach wskazujących na nadużycie chcą z tego prawa korzystać. Jeśli urzędnik dochodzi do wniosku, że to jest może nadużycie, wprowadźmy nawet niewielką, ale opłatę. Być może to ograniczy ten problem. Więc gama tych rozwiązań jest dużo szersza. Natomiast odnosząc się do kwestii metodologicznych, właściwie wydaje mi się, że obie panie zaproponowały dwa zupełnie różne badania. Okej, dobrze, no to warto je pewnie zrobić. My zrobiliśmy takie badanie, jakie ono jest. Ono moim zdaniem daje interesujące wnioski. Wniosek na przykład taki, że to wykorzystanie komercyjne zaczyna być praktyką. Problem polega na tym, że ono, znaczy może problem akademicki jest taki, że ono się odbywa w trybie dostępu, powinno się odbywać w trybie ponownego wykorzystywania. Natomiast jeśli widzimy, że problem z komercyjnym wykorzystaniem narasta, być może pojawi się kiedyś pytanie, czy trzeba pobierać opłaty za ponowne wykorzystywanie. Trzeba pobierać opłatę za ponowne wykorzystywanie. I w tym momencie już się problem przestaje robić akademicki. I może się okazać, że jeśli ktoś dla celów komercyjnych korzysta z prawa dostępu, bo jest za darmo, a powinien korzystać z prawa do ponownego wykorzystywania i musi tu zapłacić, no to w tym momencie problem zaktualizuje nam się, jeśli nam się zmienią warunki. Dzisiaj to jest problem typowo akademicki. Także tym bym zakończył. Bardzo dziękuję. Krzysztof Nabikiewicz, Bańka, Samorządowe Kolegium Odwawcze w Białej Podlaskiej. Ja jako praktyk chciałam powiedzieć, i tutaj nie będę się odnosiła do kwestii metodologicznych, bo te nam są obce, natomiast chciałabym zwrócić uwagę, że, nie, znaczy, że te założenia, które Państwo przyjęli, przeprowadzając te badania, w mojej ocenie nie muszą być złe, bo nie rozumiem, dlaczego tutaj pojawiają się takie głosy, że urzędnicy nie rozumieli pytań, nie rozumieją regulacji wynikających z ustawy. No trudno przyjmować od razu takie założenia, że wszyscy urzędnicy, którzy pracują w urzędach takich innych, mniejszych, większych, i są negatywnie nastawieni do swoich petentów, wnioskodawców czy stron postępowania. Tak, nie wiem, chyba że Państwo mają takie jakieś, czy właśnie, czy są niedouczeni, niekompetentni i tak idziemy dalej. No bo tak wynika z tej, tutaj z dyskusji w zakresie tej metodologii. No, dostali jakieś pytania i może przyjmijmy inne założenie, że urzędnicy też posiadają pewną wiedzę i też umieją stosować obowiązujące regulacje. To tyle na ten temat. W naszej ocenie taki problem istnieje, dotyczy na pewno małych urzędów i pewnie na wszystko są rozwiązania, tylko jest kwestia finansów, kto i co i jak ma udzielać takich informacji. Jeśli są to informacje w naszej ocenie błahe, tak jak tutaj pani na początku prowadząca powiedziała, błahe, niepoważne albo ewidentnie zmierzają do tego, żeby przedłużyć postępowanie, bo proszę Państwa, dlaczego zasada szybkości, która dotyczy wszystkich postępowań, tutaj ma priorytet. Dlaczego ja muszę rozpatrywać odwołanie od decyzji o warunkach zabudowy teoretycznie dużo później, bo akurat wpłynęły mi odwołania od decyzji o odmowie udzielenia informacji publicznej. I to nie jest tak, że urzędnicy są negatywnie nastawieni. Urzędnicy jakby otrzymują wniosek, często jest bełkotliwy, niejasny, nieczytelny, bo strona coś chce. Wzywana do uzupełnienia odpisuje, wystarczy zwykły poziom wiedzy, żeby wiedzieć, czego ja chcę. Prawda? I zaczyna się, tak, to wystarcza zwykły poziom inteligencji, żeby odpowiedzieć na to pytanie. No to urzędnicy udzielają informacji, oczywiście wniosek się rozszerza, bo myśmy, ja nie chciałam tego, chciałam czegoś innego. Więc ten problem, proszę Państwa, istnieje. Nie można może jakby z góry zakładać, że są źli urzędnicy, i na pewno są też osoby takie, które jakby niekoniecznie wnioskują o udzielenie informacji publicznej. Zwracam uwagę jeszcze na problem na przykład wynagrodzeń. Tak, urząd udzielił tej informacji i
w jaki sposób ona zmierza do poprawy sprawności państwa, urzędu, gminy. Nie, po prostu wykazy nazwiska z tak zwanymi kartami wynagrodzeń piszą sobie w internecie. Między strona sobie zrobiła stronę blogową, tam zdjęcia z Piłsudskim, w międzyczasie skan decyzji, w międzyczasie kopia wynagrodzenia. Czy ta informacja faktycznie zmierza do tego, żeby usprawnić państwo? Tak. Nie, niekoniecznie. No nie. Anna Sidoruk, również Kolegium Odwoławcze Białej Podlaskiej, a ja bym jeszcze miała taki apel do wszystkich państwa, bo zwłaszcza do organizacji pozarządowych, bo wydaje mi się, że szalenie ważną rzeczą w tym wszystkim jest edukacja społeczeństwa. I gdyby tak było, że urzędnicy by się zajmowali rzeczywiście rzetelnym pilnowaniem przepisów, bo udzielają tej informacji albo wieszają w BIP-ach różne informacje, które można sobie, do których dotrzeć. Natomiast jest problem jednak mimo wszystko z edukacją społeczeństwa i właśnie z apelowaniem i pokazywaniem wzorców, co tak naprawdę jest informacją publiczną, że te przepisy nie służą temu, żeby komuś dopiec, czy tam temu nielubianemu burmistrzowi, czy temu sąsiadowi, który tam, nie wiem, nadbudowuje piętro, a mnie się to nie podoba, tylko one służą właśnie temu, żeby poprawić funkcjonowanie tego państwa, żeby nie było takich sytuacji, że gdzieś coś, ktoś i nie bardzo wiemy, o co chodzi, to tak naprawdę to w tej chwili wiele spraw o informacje publiczne ma właśnie takie podłoże, że doszukujemy się jakichś niejasnych intencji, jakichś nieczystych zagrań. I tutaj skupiamy się my z koleżanką na funkcjonowaniu administracji publicznej. Nie mamy pojęcia, jak wygląda informacja publiczna w tych jednostkach, które mają pieniądze publiczne, a nie są organami administracji publicznej. Być może tam są jakieś większe problemy typu właśnie udzielanie informacji przez szpitale, ale wydaje się, że na poziomie urzędów administracji publicznej nie ma większego problemu z taką prawdziwą informacją publiczną. Tym, co chyba ustawodawcy przyświecało, co ma być tą informacją publiczną. Także też taki apel do wszystkich państwa obecnych, również przedstawicieli nauki, o edukację społeczeństwa. Dziękuję bardzo. Michał Jasiński, jest koło w Warszawie. Zastanawiam się, czy w ogóle jest sens wprowadzania pojęcia nieostrego, jakim jest nadużywanie prawa do informacji, skoro mamy również nieostre pojęcie informacji przetworzonej i głównie tym, że tak powiem, orężem organy próbują się bronić przed wnioskami, które mogłyby paraliżować ich pracę czy utrudniać wykonywanie innych przypisanych działań. I raczej z tego instrumentu czy też ochrony innych ustawowo tajemnic powinno się korzystać, niż chyba wprowadzać kolejne elementy, które widać budzą tak żywą dyskusję i poważne zagrożenie dla samej instytucji prawa do informacji publicznej. Ale już krótko, bo chcielibyśmy podsumować. Prosiła Pani o propozycję badań, więc tutaj padły takie mgliste propozycje. Ja chciałam powiedzieć, że tak, moje zastrzeżenie do próby, bo Pani doktor też o tej próbie broniła. Pani powiedziała o pełnej próbie. Nie ma takiego pojęcia w metodologii. Mamy pełny operat jednostek samorządu terytorialnego czy innych jednostek administracji publicznej i oczywiście z tego operatu można było albo dobrać próbę i ta próba jest reprezentatywna, to ja tutaj tego nie kwestionuję, natomiast moim zdaniem jest zbyt mała i tak przy tak mało licznym operacie, zaraz Pani powiem dlaczego tak uważam, przy tak mało licznym operacie można było zbadać po prostu całą populację. Jest za mała, dlatego że jeżeli Państwo powarstwowaliście tą próbę, to przy analizie statystycznej, żeby uzyskać istotne statystycznie wyniki,
macie po prostu za małą liczebność w poszczególnych kategoriach. I tutaj jest to, że tak powiem, prawda metodologiczna, której wydaje mi się, że nie sposób zakwestionować. Gdyby robić natomiast badania do tego, co pani doktor Ryń mówiła, badania na wnioskodawcach, to tutaj nie mamy właśnie tego operatu. I tu jest ogromna trudność związana z tym, że my nie mamy pełnej bazy, z której moglibyśmy dobrać próbę, ale to nie jest przeszkoda w przeprowadzeniu badań. Na przykład świetne badania, głównie oczywiście amerykańskie, jakie są prowadzone na temat gangów. Przecież też nie ma operatu, tak? Tam jeszcze bardziej nie ma operatu. Więc można robić innymi metodami próbę i oczywiście próba celowa, a nawet metoda kuli śnieżnej, którą pan Rudzki tutaj zdyskwalifikował, jest bardzo dobrą metodą w takiej sytuacji i również wszystkiego rodzaju badania jakościowe, o czym pani tam również wspominała. Ja chciałam dobitnie sformułować moją odpowiedź na pytanie, które pani profesor Jaśkowska tutaj stawiała. To jest bardzo ważne pytanie. Tu państwo macie jako prawnicy przewagę na tej sali, więc wydaje mi się, że nasze nieliczne głosy socjologów powinny być szczególnie brane pod uwagę. Pytanie brzmiało, na ile te badania pozwalają na uzyskanie odpowiedzi na pytania, które sobie stawiają prawnicy. Moim zdaniem one nie pozwalają. I tutaj nawet mówienie, że te badania są ułomne, jest bardzo ryzykowne, bo to znaczy, że państwo będziecie się na te badania powoływać, a moim zdaniem jest to nieuprawnione z tych powodów, o których wspominałam. Też to, co państwo mówicie o tym, że urzędnicy, że ta dobra wola, tak, że jeżeli mam dobrą wolę, to przecież chcę udzielić tej informacji. Ja mam zupełnie inne doświadczenia. Występowałam wielokrotnie o informację publiczną od miasta Warszawy. Oczywiście można zakładać dobrą wolę, ale tak samo w uprawniony sposób można zakładać złą wolę. To jest tylko założenie. I jeżeli państwo stosujecie takie właśnie domniemanie niewinności po stronie urzędnika, to stosujcie je też wobec obywatela. Czyli obywatel też niekoniecznie przychodzi po to, żeby udręczyć tego urzędnika czy uprzykrzyć mu życie, tylko no tu wychodzi taka trochę nieufność pomiędzy dwoma stronami tego sporu. A na koniec chciałam powiedzieć, że uważam, że to jest świetna konferencja, ponieważ ona po prostu wsadziła kij w mrowisko, ta teza wsadziła kij w mrowisko i z tego powodu uważam, że czas tu spędzony jest czasem wyjątkowo dobrze zainwestowany. Proszę Państwa, ze względu na to, że będę musiał opuścić Państwa, poprosiłem o możliwość podsumowania krótkiego. Ja również chciałem podziękować za dzisiejszą, za organizację konferencji i za tą dyskusję, ponieważ muszę powiedzieć, że ona mi sporo dała. Dopiero ta dyskusja z punktu widzenia wyrobienia sobie takiego poglądu, który chciałbym na koniec przedstawić. Po pierwsze, ja bym to badanie traktował obecnie jako badanie poglądów urzędników niektórych organów administracji publicznej na temat nadużywania prawa do informacji. Prawda? Tak bym zdefiniował teraz po tej wiedzy i tutaj bym się zgodził z panią profesor Jaśkowską, że jest to pewien punkt wyjścia. Jeżeli w ten sposób to potraktujemy, że badamy na początku opinię u urzędników, które są jedną tylko stroną tego stosunku, prawda, no to jest pewien punkt wyjścia do kolejnych badania, kolejnych grup, czy kolejnych sytuacji. I z tego punktu widzenia bym nie kwestionował sprawnego punktu widzenia jak gdyby pewnej materii, która będzie służyła dalszym badaniom. Nie kwestionowałbym się, tak, nie używałbym tak mocnych. Po prostu poznaliśmy opinię urzędników pewnej części administracji, pewnej części podmiotów wykonujących zadania publiczne. Ja też zgodziłbym się z tym, o czym mówili i Piotr Waglowski, i Mariusz Maciejewski, że warto jest poszukać rozwiązania, jeżeli przyjmiemy, że jakiś problem jest, czy przynajmniej z punktu widzenia pracowników administracji publicznej, też bym już zaczął szukać możliwości rozwiązań na gruncie obecnego stanu prawnego. I tu zostały zaproponowane takie dwa pomysły, dwie koncepcje. Jedna to jest kwestia edukacyjna, prawda? Edukacyjna, czemu ma służyć dostęp, co realizujemy poprzez dostęp, prawda? Jeżeli będziemy w ten sposób korzystali, to być może inne osoby nie skorzystają, które mają rzeczywiście
rzeczywiście cel być może czy uzasadniony interesem indywidualnym lub publicznym i zgoda, że przyszłością są bezwnioskowe tryby udostępniania informacji publicznej. To jest przyszłość i gdy chodzi o dostęp i ponowne wykorzystywanie informacji, ja jednak uważam, że to są inne nieco instytucje, aczkolwiek, żeby coś ponownie wykorzystywać, również w celach komercyjnych, trzeba mieć wcześniej dostęp, więc ja widzę zależność między tymi dwoma instytucjami prawnymi, tutaj tak w odniesieniu do tego, o czym mówiła Agnieszka Piskosz-Ryń. Teraz, gdy chodzi o to, o czym mówiła pani redaktor Iwanowa, no ma polemicznie troszeczkę, bo ona postawiła taką tezę, że to nie tylko organy administracji publicznej, czy w ogóle organy władzy publicznej muszą znosić te sytuacje w przypadku dostępu do informacji publicznej, bo na przykład tego prokuratora, że on też musi rozpatrywać niezasadne wnioski, administracja przecież musi rozpatrywać niezasadne skargi, oczywiście bezzasadne skargi powtarzające się. Szkoda, że nie ma pani redaktor Iwanowej, bo właśnie w innych instytucjach prawnych są pewne rozwiązania prawne ograniczające choćby pieniactwo przy skargach administracyjnych. Prawo do skargi przysługuje każdemu, każdy ma prawo się poskarżyć, wynika ono, jest osadzone w Konstytucji w artykule 63, a mimo to kodeks postępowania administracyjnego, tam bodajże w artykule 239, ogranicza to prawo, jeżeli jest oczywiście bezzasadna ta skarga. Udzieliliśmy odpowiedzi, skarga jest ponowiona bez nowych argumentów, nawet nie trzeba odpowiadać, wystarczy adnotacja w aktach sprawy, więc ta teza postawiona przez panią redaktor Iwanową właśnie nas troszeczkę motywuje do tego, żeby zastanowić się, czy tutaj takie instytucje są, czy nie są, aczkolwiek ja powtarzam swoje stanowisko, że byłbym bardzo ostrożny z ograniczeniem opartym na klauzuli generalnej. Być może to, o czym rozmawiamy, szukanie rozwiązań w obecnym stanie prawnym, postawienie na bezwnioskowe, teleinformatyczne tryby, to jest ta przyszłość, ta metoda. Także bardzo dziękuję i czekam na jeszcze, ponieważ zgadzam się, że taka dyskusja naukowa, gdzie wsadza się pewien kij w mrowisko, naprawdę niesie więcej pożytków niż jakichś niedostatków, które tu były wskazywane. I bardzo Państwu dziękuję, ponieważ będę musiał opuścić. Dziękuję serdecznie. Ja mam troszeczkę inny pogląd na temat tego, czy należy rozdzielać ustawę o dostępie do informacji publicznej od ustawy o ponownym wykorzystaniu. Wręcz radykalnie mam inny podejście, znaczy w uwagach, które były zgłoszone w pierwszej turze konsultacji publicznych stałem na stanowisku, że nie można tego rozdzielać, bo to jest jedno i to samo. I nie mogę jako obywatel cierpieć z tego powodu, że być może wtedy, kiedy była dyskusja z Komisją Europejską na temat tego, czy my żeśmy poprawnie, czy niepoprawnie zaimplementowali dyrektywę, wtedy, że no nie starczyło może tych argumentów, żeby przekonać komisję w sposób właściwy, bo ja uważam, że... Natomiast żeby coś tutaj powiedzieć na samym końcu, też do pani profesor, bo tak pani profesor na mnie zerkała wtedy, kiedy mówiła, że nie, o tym braku konstrukcji. Ja powiedziałem tym jednym zdaniem wcześniej, że tak samo jak ja nie przekonałem nikogo, że nie ma nadużycia prawa do informacji, tak te badania nie przekonały mnie, że jest. To jest dokładnie to. Tak. I teraz. Nie zmienia to faktu, że prawo oparte na dowodach, ten evidence-based policy, to jest to, czego brakuje nam w Rzeczpospolitej Polskiej, kiedy tworzymy w ogóle jakiekolwiek przepisy. Ja jestem w tej chwili po badaniu, które przez półtora ostatniego roku robiliśmy w Fundacji Batorego, gdzie przebadaliśmy rządowy proces legislacyjny w 2012 roku. 110 projektów ustaw. Przenicowaliśmy to po prostu bardzo. Więc będę bardzo i bardzo to proszę, żebyście Państwo, bo będą te... W przyszły wtorek będziemy publikowali taką książkę, może nie taką grubą, z 350 stron. Bardzo proszę o bardzo ostrą krytykę podejścia badawczego. Bardzo proszę o druzgocącą wręcz krytykę, tak? Bo ta krytyka będzie przydatna. I na tej podstawie uważam,
że jeżeli to uruchomiło dyskusję, to dobrze się stało. No. Chociaż się oczywiście z wnioskami nie zgadzam, tak? Ale... Dziękuję. Po drodze przejmę, bo tak rozumiem, że ta uwaga o kompetencjach to była częściowo pewnie do mnie adresowana. Żebyśmy się dobrze zrozumieli, ja nie chcę zakładać złej woli urzędników, a badania, które realizowaliśmy i których wyniki prezentowaliśmy niedawno, bo końcem czerwca tego roku, i ich przebieg skłania mnie do tego, że jednak ta wiedza również po stronie administracji nie jest jeszcze powszechna, tak? Tam naprawdę w niektórych przypadkach, i tutaj z kolei można by się odwołać do tej informacji przetworzonej, była sytuacja, gdzie składaliśmy wniosek, tak? Dostaliśmy odmowę i ponownie przesyłaliśmy informację, przekonując, jakby podając argumenty za tym, że to jednak informacją przetworzoną nie jest. I wtedy dostawaliśmy tę informację, tak? Mieliśmy też badanie telefoniczne, które wypadło, no okazało się, że jest tak trudno dotrzeć do osoby, z którą można by porozmawiać nawet o procedurze, ja nie mówię o czymś więcej, o samej procedurze, zadając proste pytania, tak, o terminy, że skłoniło nas to do odpuszczenia tego kanału telefonicznego, mówiąc kolokwialnie, więc ja myślę, że widzę problemy po obu stronach, natomiast zgadzam się co do jednego, że tutaj edukacja może być bardzo ważną rolę spełnić, tak? Proszę Państwa, wyczerpaliśmy maksymalnie nasz czas, mogę nawet powiedzieć, że nadużyliśmy prawa do konferencji i prawa do Państwa czasu. Ja chciałam powiedzieć tylko na zakończenie jedno zdanie. Jakby w samym założeniu ta konferencja miała wywołać pewną dyskusję. Cieszę się, że jakby było to pewne pole do tego, żebyśmy dyskutowali. Możemy dyskutować o tym, czy jest to rozwiązanie, pewne badania były dobrze przeprowadzone, czy możemy dyskutować, jak pewne rzeczy należałoby uczynić. Na pewno jednak możemy także się nie zgadzać. Myślę jednak, że cieszę się, że ta konferencja się odbyła i że było to pole do dyskusji, do swobodnej wymiany myśli. Dziękuję Państwu.